Przed wami szyderczy skrót filmu o szatanie w przebraniu pingwina, który próbuje zdobyć potężną relikwię, żeby ją mieć. A teraz zaliczymy rekolekcję. No, God, please, no! Gdzieś w alei rzymskokatolickiej ksiądz każe zaiwaniać ministrantowi posiarczan winiaczu, żeby wierni mieli co wychylić pod ciało Chrystusa. Ale gdy Pyrtek po fajrancie zanosi baniak z powrotem, ktoś gra z nim w piłkę, winiarnia eksploduje. Ile to ma procent? Więc szukają z księdzem intruza, widząc jak woda święcona się wygotowuje, a straszna zakonnica odpala oczoledy, spalając księżulka na podeszwę, po czym jej wielki cień chowa się w jakimś typie odchodzącym steczką. Pan szatan? A tymczasem siostra Irene wypycha żuka z krowiego gówna i wraca do klasztoru, gdzie kierowniczka każe jej pogadać z Debrą, bo znowu twierdzi, że nie ma się z czego wyspowiadać. Zupełnie jak ja. Morderstwa się nie liczą, nie? Więc zagaduje do tej przebrzydłej palaczki i oboje spowiadają się, jak tu trafiły, co gówno mnie obchodzi, a przy obieraniu zimnioków jeden z pingwinów streszcza reszcie pierwszą część. Ja ci ją streszczę dwoma słowami. Krzysztof Ibisz, w której otworzyły się wrota do piekieł i wylazł z nich diabeł wcielony, który specjalnie dobiera taką formę, żeby rzucić wyzwanie ich wierze, bo nie ma k***a nic lepszego do roboty, a powstrzymał ich duet Klecha plus zakonnica, której podobno przepaliło obwody i została zamknięta w Świrkowie, czego Irenka jakoś nie komentuje. A tymczasem Francuzik pracuje w internacie jako cieć, zakolegiwując się z małą dziewczynką o imieniu Sophie, którą broni przed wrednymi gówniarami. Ich boję się bardziej niż diabeła. Ale gdy później dziewczynka, ukośnik, chłopiec wjeżdżają naczepą z zapasami, zauważa Francuzika na jakiejś delirce i na korytarzu wyłania się pingwiniara, która brutalnie ją morduje. Albo jego. Pewnie dowiem się w pozwie. A w nocy pod łóżko Irenki przyłazi tajemnicza zakonnica, twierdząc, że ma gościa, więc schodzi na dół i za jej plecy teleportuje się Morris, prosząc ją, żeby go ocaliła i obnażając nagle cyfrowe kły. Dubdy! Ale po raz pierwszy w historii kina okazuje się, że to tylko sen. A gdy kolejnego dnia pupcia nakarwia zdrowaśki, przychodzi kolejna siostra, informując, że ma gościa. A nie, drugi raz nie dam się na to nabrać. Którym okazuje się Dziwisz, prezentujący jej sesję samobójów, które ciągną się od Rumunii, co znaczy, że diabeł, którego wygnała w pierwszej części, nadal żyje. No nie przemówisz do tych szatanów. A że jej fumfel ksiądz z pierwszej części bryka już z Jezusem po pastwiskach, bo zdechł, każe jej zdetektywować tę sprawę, czego odmawia, ale eminescencja nalega, że kościół potrzebuje kolejnego cudu, to może zacznijcie płacić podatki. A więc rusza obciągiem do Hogwartu, jak się okazuje, razem z Debrą, która chce zacząć wierzyć w cuda, bo średnio ją przekonuje, że ksiądz zamienia wino w krew Chrystusa. No chyba by nie oszukiwał. Po czym Sophie nachodzą wredne łobuziary, które pod pretekstem integracji zabierają ją do kaplicy, każąc się gapić w oko kozła i ją tam zamykają. Czego spodziewali się tylko ludzie z oczami. A po chwili spod prześcieradła wyłania się Walak, przewracając tylko posąg i znikając. No i to jest straszne. Kto teraz posprząta? Na szczęście Croissant uwalnia małą, która nie chce mu powiedzieć, co się stało, bo jeszcze by wiedział. A tymczasem moje siostry docierają do kościoła, w którym sfajczył się księżulek i jak się okazuje, tam też cieciował Francuzik, ale zwinął się zaraz po incydencie. Ha, dlaczego tak wali u mnie palonymi oponami? Więc pingwinek przypomina sobie, że nagrał scenę flashback, gdy rzekomo żegnała typa na koniec pierwszej części i wręczyła mu nasiona pomidora. Ty zboczona s***. Po czym wspomina, jak ją uratował, ale też dał sobie wpuścić do gęby węża, więc pewnie tak Walak przeżył. A teraz Morris gada z matką Sophie o niczym, która gada o tym później z Sophie. Jakoś trzeba rozciągnąć te gacie. Która idąc za matką trafia na zakonnicę w korytarzu lesienienia, która się patrzy, ale na szczęście okazuje się tylko ścianą. Widać, że Walak ma sporo wolnego czasu. Po czym Irene od tak wpada na chłoptasia, który widział sfajczenie księdza, więc goni amerykańskiego wilkołaka we Francji, trafiając na stanowisko z magazynami, które wertują się przez obsrane 15 minut, aż uzyskują coś na kształt zakonnicy. Jakoś Walak musiał się pochwalić, że kończył ASP. Z którego po chwili wyłania się sam artysta, dusząc niuńkę, która doznaje wizji, jak święta Łucja została wrzucona na stos, ale okazała się trudnopalna, więc typ wydłubał jej oczy. A dlaczego zagrał ją krasnal ogrodowy? Po czym Irenka leży, nie
nieprzytomna na chodniku, bo Walak miał ją zamordować, ale poszedł się zeszczać. Nawet Książę Ciemności nie decyduje o swoim pęcherzu. Więc Debra zbiera koleżankę z podłogi, gdy kierowniczka internatu, modląc się, słyszy nagle, że ktoś wali. I okazuje się, że to Croissant sobie walił Bem, więc odsyła go do siebie i włazi do kaplicy sama. No to miło było poznać. Gdzie znajduje zmarłego syna, który szczęśliwy jak nigdy napi***. Wala w nią kadzidłem, a później spuszcza hak, który rozkwasza jej arbuza. Wygląda na to, że została zhakowana. A gdy Irenka się budzi, ruszają do skromniutkiego pałacu papieskiego, gdzie dedukują, że wszystkie ofiary były spokrewnione ze świętą Łucją, a Walak wykorzystuje Francuzera, żeby zdobyć jej święte oczy. Bo co cztery złe gały, to nie dwie złe gały. Które, jak się okazuje z dziennika wypożyczeń, nie zostały zakopane pod klasztorem, a obecnie internatem, znajdującym się jakąś godzinę drogi stąd. Co za przypadkowy zbieg okolicznościowy. Więc wsiadają do poloneza Trabanta i tam frunom, a Irenka wyznaje, że okłamała wcześniej Debrę i tak naprawdę pamięta swoją matkę. Ja też! Nakręćmy o tym film! A Morris melanżuje sobie w najlepsze z niuńkami, gdy nagle poczuwa się ociupinkę gorzej i Kate zauważa, że jego kark zawiera lokowanie produktu. Tylko szatan mógł umieścić tak chytrą reklamę. A z obrazu wyrywa się nagle Walak w kształcie rekina i gdy uciekają, wpadają na Irenkę, która wyjaśnia Francuzolowi, że jest opętana. Więc żeby udowodnić jej, że się myli, zaczyna go skręcać jak po ciepłej wodzie. Och, ale nie weszła. I przemawiając jako Satan, wychodzi na spacer, sprzedając niuni konkretną bombę na bęben, więc ta osłabia go mocą Jezusa Krzyżusa, a Debra wali po męsku w potylicę bez ostrzeżenia. To cię nauczy, gnoju jeden. Po czym go związują i wbijają do kaplicy, żeby odnaleźć święcone gały i Sophie podpowiada, żeby zaświecić w oko kozła, dzięki czemu włączają laserową poziomicę, a Irenka przenosi punkt z ręki na podłogę. Jakżeś to zrobił? I już na głębokości jednego sztycha znajdują szkatułkę, ale uruchamiają też szatańskiego kozła, przed którym Debra zamyka się w pokoju ślizgonu. Więc bydlak znika i zdalnie rzuca dziewczynami, rujnując cały pokój. Ten bałagan zaczyna mnie naprawdę przerażać. A French Press się uwalnia i rzuca kobitami w kaplicy, podnosząc Irenkę, bo to mu najbardziej pomoże. Więc mała zabiera gałę i daje girę do dzwonnicy. Właśnie, może Quasimodo pomoże. Gdzie szkatułka zaczyna świecić i Francuzer ją namierza, ale Mozgał go zatrzymuje czy coś, po czym dzwon bez powodu się urywa i spada na parter. Nie pomagasz, garbaty. A po chwili razem z nim Francuzior i mała się ratuje, dołączając do Ireny, ale bydlak znowu atakuje. Więc używając mocy gał, pupcia z bólem spódnicy go uśmierca, jest na pewno definitywnie i bezapelacyjnie martwy. Uwierzcie, błagam. Ale nagle powstaje niczym Michael Jackson i teraz już używa mocy gał na swoją korzyść, uruchamiając mega zakonnicę z ryjem doklejonym przez upośledzone szympansy. Jakiej długości ona musi mieć? Która łapie Debrę na łańcuch i próbując się uśmiechnąć, podpala jej rękę, ale tym razem dużo wolniej, żeby mogła sięgnąć do flashbacków i uświadomić sobie, że ona też jest potomkinią świętej Łucji. O, może ja też jestem. Łucja, Łukasz, idę się podpalić. Więc bez problemu gasi peta, a Debra się uwalnia, na co Walak wysuwa ostre kołki, którymi mógłby je błyskawicznie zabić, ale woli je tylko uwięzić i wysłać Francuza z tępym scyzorykiem? No pewnie, niech zapi***a przy sianokosach. A że Debra przyznaje, że zgaszenie peta było cudem, zaczynają się z Irenką modlić i wino eksploduje z beczek jako krew Chrystusa Jezusa, która zalewa Walaka i rozpuszcza jak kret, ale Francuza tylko moczy, bo on jest tym dobrym szatanem, a reszta gówniar i matka Sophie okazują się całe i zdrowe. To znaczy jedną przebił wcześniej kozioł, ale obchodzi was to. I na koniec wszyscy wracają do uprawiania pomidorów, a siostra gapi się tylko na Francuziora, potakując w stylu, no to do sequela, no to do sequela. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 4 na 10. Przedwoli. Szyderczy skrót filmu o młodym pajęczaku, który musi powstrzymać najbardziej przerażający koniec wiadomości. Kropkę. A teraz wdepniemy ryjem w pajęczą sieć. No, God, please, no!
Gdzieś na dobrych cukierkach Gwen Stacy klepie po garach, znowu przedstawiając Marka Moralesa, którego radioaktywny pająk uwalił przy samej dupie w pierwszej części, a teraz został ze wszystkim sam, zupełnie jak ona. Skoro oboje zostaliście z tym sami, to już nie jesteście sami. Po czym nagle cuksy przestają tarzać i okazuje się, że od 15 minut ubija solo, o które nikt nie prosił, a gdy koleżanki pytają, co się z nią dzieje, rzuca talerzami i wychodzi z kuchni. A kto pozmywa? Służące masz, chwaląc się, że jej Peter Piotr okazał się zasranym gadem, którego na studniówce zmiażdżył słup telegraficzny, a jej ojciec uznał, że zabiła go Spider-Woman. I nikt nie ma nagrania, które obaliłoby to w 2 sekundy? Aha. Po czym Gwendolyna dostaje cynę o dantejskich scenach w muzeum, pod którym jest już kapitan Stacy, gdy eksploduje bomba, więc oczywiście nic mu nie jest, to jedna z tych udawanych eksplozji. A chwilę później Spider-Baba unieruchamia jego oddział i wbija do środka, gdzie fruwa jakiś sęp a la Da Vinci z innego wymiaru, który już ma posiekać jej twarz. Ojej, zastanawiam się, czy główna bohaterka zginie na samym początku. Ale nagle z innego dziurska wlatuje Smiguel O'Hara i go powstrzymuje, tradycyjnie zaczynając się przedstawiać, ale przemądrzała Dziunia mu przerywa i dla jaj pozwala sępowi go zaatakować. Zawsze warto zaryzykować czyimś życiem dla średniego żartu. Po czym typ tłumaczy jej, że zostawili w pierwszej części wielką dziurę, przez którą takie chamy jak ten wlatują znienacka do innych wymiarów, a on musi później sprzątać. A jakiej roboty się spodziewałeś? Jesteś po części Meksykaninem. A gdy nie radzą sobie we dwójkę z 14-wiecznym ptakiem, Smiguel wzywa wsparcie i dziurą dolatuje Jessica swoim Kawasaki strzał na torbę, ale sęp atakuje później Peptipopter latającymi spinnerami. To jakie zabawki w jego świecie ma Iron Man? Więc ratują pilotów i chlebojadów na dole, którzy nawet nie próbują uciekać, leniwe wajzy, po czym tak po prostu związują sępa jak dywan i zanoszą na trzepak. Chociaż nie dawali mu rady we trójkę, ale to było w XIV wieku. A z tyraną Gwen o pustym baku nachodzi jej stary, chcąc ją aresztować, więc nie mając wyjścia pokazuje mu swój face i Captain jest zdezorientowany. Dobra, strzelaj, najwyżej zrobisz sobie nową. Ale po chwili o dziwo decyduje się ją zatrzymać, więc Smiguel zamyka go w wirtualnym sejfie, po czym daje Gwen bransoletkę do skakania między światami i mała zabiera się z nimi, bo w końcu ma już 16 lat, więc doskonale wie, co robi. A tymczasem na ziemi 1610 człowiek dalmatyńczyk próbuje spenetrować bankomat przy pomocy czarnych dziur, ale nakrywa go Miles Morales, który strzela mu prosto w ryj, dostając wszystko z powrotem na twarz. Koszmar każdego faceta. I gdy przerabiają wszystkie pozycje, mile opowiadają, co robiły przez ostatni rok i 4 miesiące, walcząc z różnymi złolami i reklamując jakieś gówna. Skąd ja to znam? Też walczę ze złolami. Mimo czego jego ojcostwo nadal się nie skapnęło, że on jest Spider-Boyem, a gdy łapie w końcu spota, pędzi do szkolnej pedagog, starając się zachować maksimum dyskrecji, biegając po ścianach. Ja bym jeszcze machnął 18 salt. Ale w końcu przypomina sobie o funkcji kamuflażu i biegnie sufitami, dołączając do rodziców, którzy są przeciwko koledżowi w Princeton w New Jersey, bo to za daleko. To może zaoczny w piwnicy? Więc Mirek upiera się, że mają tam najlepszych fizyków kwantowych i mógłby nawet opracować technologię podróżowania między wymiarami. Przestań, takie rzeczy są tylko w animacjach. Gdy Spidey zmysł informuje go, że kropek się uwolnił, więc znowu zakłada pajęcze szmaty i się z nim szarpie, gdy stary czeka na podanie, ale trafiają do ruin Alchemaxu, o którym łaciaty chciał właśnie pogadać. Co za losowy zbieg okoliczności. Wyjaśniając, że jest typem, który prowadził test zderzacza, który ściągnął radioaktywnego pająka do świata Milesa, więc w gruncie rzeczy jest jego stwórcą. Trochę naciągane. A gdy Morales wysadził zderzacz, wybuch zniszczył typowi życie i zamienił się w podróbkę Rorschacha, więc są arcywrogami, po czym kopie się w dupę i spada do kanału. Śmieci przyszły, trochę pogadały i same się wyrzuciły. Super! A stary uzewnętrznia się, że nie nadąża za dorastającym synem i boi się, że go straci, więc Miles sugeruje, żeby pozwolił mu rozłożyć skrzydła. Jeszcze umiesz latać? Gdy Spot, siedząc we własnej dupie, odkrywa, że może podróżować między wymiarami, więc
wsadza łeb do świata Venoma, gdzie sprzedawczyni reaguje na niego jak na kolejny superbohaterski film o równoległych wymiarach, po czym wraca do Alchemaxu, uświadamiając sobie, że czarne dziury są spoko, ale właśnie mu się skończyły, więc idzie skombinować więcej. Koty chętnie się chwalą swoimi, więc może... A Miles próbuje dowieść torty, przekopując po drodze kolejnych złoczyńców i bydlaków na imprezę z okazji awansu starego na kapitana, którym jeszcze nie jest, ale kto nie świętuje swoich urodzin 2 miesiące przed? A gdy mały się jak zwykle spóźnia, po kłótni ze starymi wśród ich 3000 znajomych, dostaje szlaban za pyskowanie na 2 miesiące. I gdzie on go będzie trzymał? Po czym zarzuca na łeb słuchawki zupełnie przypadkowej marki, a na jego łóżko z innego wymiaru wskakuje nagle Gwen i go przytula. Chcesz, żeby rozsadziło mu zbiornik? Łapiąc za album pełen jej portretów, do których Miles co wieczór ćwiczy przez 5 minut, na co stwierdza, że też za nim tęskniła. Sądząc po fryzurze, myślałem, że woli pierogi. Po czym namawia go na zostawienie szlabanu i brykają razem przez Nowy Targ, gdy Blondas opowiada, że od kilku miesięcy współpracuje z grupą pajęczaków, dbającą o to, żeby multiversum się nie zesrało. Tak jak we Flashu? I na chwilę znika, zostawiając cichaczem tracker śledzący Spota, a później siadają do góry jajami, dyskutując, że w każdym innym świecie Gwen zakochuje się w Spider-Boyu, ale źle się to dla niej kończy. Fajnie, ale... Możecie usiąść normalnie? Trochę niedobrze. Po czym wracają na imprezę, gdzie starzy się do nich bezczelnie wpraszają, przedstawiając się jako jego starzy. Zachowują się, jakby byli u siebie. Ale Gwen dostaje nagle alert na bransoletkę i się zwija, a gdy Mirek zostaje sam na sam z matką, już ma jej wyznać, że jest Spider-Boyem, ale w ostatniej chwili frajerzy. Ratowanie multiversum to jedno, ale reakcja matki. Po czym mamas nagle pozwala mu iść, każąc mu zaopiekować się chłopcem, o którego dbała całe życie, gdziekolwiek by się nie znalazł. A gdzie jest teraz ten chłopiec? Więc gówniarz akceptuje regulamin i leci za Gwen, podglądając, jak ogląda nagranie z człowiekiem dalmatyńczykiem, który na szybko zlutował mini zderzacz, żeby dotrzeć do prawdziwego zderzacza i stać się jeszcze silniejszy. Ciekawe, czy stanie się silniejszy niż te leniwe łajzy, które stawiają tylko 2 kropki zamiast 3. A gdy nagranie się kończy, na Gwen siada Jessica, która objeżdża ją jak blondi sukę, że widziała się z Milesem, a wie, jaki jest z nim problem. Przecież sama jesteś... Więc Gwendolina obiecuje, że już nigdy się z nim nie zobaczy i rusza za kropkiem, a Miles po chwili za nią, trafiając do Mumbatanu, gdzie wpadają na Pavitra Prabhakara, który tradycyjnie się przedstawia, opowiadając o swoim bollywoodzkim życiu Petera Donera. Jego życie wygląda na całkiem łagodny sos. Po czym lecą za łaciatem do Alchemaxu, gdzie odgradza się od pajęczaków i odpala zderzacz, a gdy Miles Parker próbuje się naładować ścianą, która nawet nie ma gniazdka, nagle przebija ją Spider-Punk, ale nawet we czwórkę nie dają rady Kropkowi, który zasysa moc zderzacza i wyświetla Milesowi PowerPointa, w którym zabija jego starego. Chociaż jedna prezentacja, która wywołuje jakieś emocje. Po czym bydlak znika, pajęczaki ratują człowieki przed zawalającym się budynkiem, ale Miles ratuje też tutejszego kapitana, który powinien zdechnąć, bo to wydarzenie kanoniczne. Nie bardzo łapie, jak miałoby się to kleić z resztą Gwiezdnych Wojen, ale dobra. Przez co tutejsze uniwersum zaczyna się rozpadać jak stara baba, więc na miejsce przybywa oddział Spider-Nerdów, żeby zamknąć dziurę, a Jess zabiera gówniarzy do głównej siedziby, gdzie mieszkają setki wariantów Spider-Boya. Wyobraźcie sobie te wszystkie kretyńskie spin-offy. I gdzie przetrzymują złapane anomalie, którym skanują DNA, wysyłając z powrotem do ich świata przez maszynę o nazwie Powracator do domu. Najwyraźniej po wymyśleniu 600 Spider-Manów wena im trochę siadła, po czym Gwen przedstawia Milesa Miguelowi, który ciśnie mało lata, że wywalił w pierwszej części dziurko w multiversum, ale pojawia się Peter B. Parker ze swoim smarkiem i rozluźni atmosferę. O, jaki słodziak. A później Smiguel wyjaśnia Milesowi, czym są zdarzenia kanoniczne, bo oglądamy film superbohaterski zabierający równoległe światy, więc czas na obowiązkowego PowerPointa, jak działa wszystko. I okazuje się, że zdarzenia kanoniczne są kanoniczne, bo składają się na historię każdego pająka i głównie dotyczą martwych krewnych, więc pokazuje mu galerię trupów, która świetnie obrazuje powiedzenie jeśli coś działa, to tego nie zmienia, i chwali się, że sam kiedyś odstawił kalafiora, zajmując miejsce zmarłego Smiguela, który miał rodzinę, przez co cały świat się zesrał. Jestem w szoku, że przejęcie czyjegoś życia nie skończyło się dobrze. Tak jak ten, w którym Miles uratował kapitana i do smarka dociera, że jego ojciec ma zostać kapitanem, na co przyznają, że ma zginąć za 2 dni w czasie zaprzysiężenia. Właśnie dlatego nie robisz imprez przed. A Smigol
stwierdza, że Małolat ma prosty wybór, ocalić jedną osobę albo cały wszechświat. No, jeden z tych łatwiejszych. Ale o dziwo nie chce się z tym pogodzić i wkarwiony rozsadza puszkę uciekając, więc kierownik zmiany każe wszystkim Spider-Manom złapać Spider-Mana, ale wszyscy tylko na siebie pokazują. Do czego to może nawiązywać? Po czym cała powalona pajęcza ferajna rusza za Małolatem w pościg, aż trafiają na obciąg w stronę Księżyca, gdzie Miles dowiaduje się, że nigdy nie miał zostać Spider-Boyem, bo radioaktywny pająk, który go uwalił, był z innego uniwersum. Ale śmierć kapitana, którego uratował, była kanoniczna, mimo że miało ją spowodować ich przybycie z innego wymiaru? To się nie klei, amigo. Które zostało bez Spider-Mana, więc Miles jest pierwotną anomalią, o czym wiedzieli jego funfle. Więc czując się zdradzony, osłabia spandex Miguela, a że zwabił to wszystkich Spider-Boyów, które chyba nie są najsprytniejsze z myślenia, żegna się z Gwen i wraca do głównej siedziby, odpalając powracator, a Spider-Bite pozwala mu wrócić do siebie. Po czym Gwen sugeruje Smigelowi, że może się mylić co do wydarzeń kanonicznych, więc ją też odsyła do domu. Jak ktoś już ustra sobie teorię, to... Gdzie zacięcie dyskutuje ze swoim starym, który w połowie dyskusji nagle decyduje się odejść z pał. I Gwen uświadamia sobie, że ominięcie wydarzeń kanonicznych jest możliwe. Trochę pochopne wnioski. Ja bym to sprawdził, strzelając do niego. Po czym Zgret wręcza jej pudełko od Spider-Punka, w którym znajduje podróbkę bransoletki, więc Blondas przenosi się do świata Milesa i zakrada pod jego pokój, gdzie gówniak w końcu wyznaje mamie, że jest Spider-Boyem, ale ta nie ma pojęcia, o czym mówi. Czy one kiedykolwiek słuchają? A gdy zaczyna gliczować, ogarnia, że trafił do świata, z którego pochodził radioaktywny pająk. Po czym zjawia się jego wujek A.A.Run, który zabiera go na dach, gdzie pajęczaka zdejmuje Prowler, którym okazuje się on sam. Przewidziałem to od razu, gdy zdjął maskę. A tymczasem Gwen przyznaje jego rodzicom, że to przez nią jeszcze nie wrócił, ale obiecuje, że go odnajdzie. I po zebraniu starej ekipy ruszają mu na ratunek, gdy Miles już odpala kuchenkę. Ciekawe, co ugotuje w sequelu. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10. Przed wami szyderczy skrót filmu o ojcu pierwszej bomby atomowej i całej paplaninie, jaką musiał zaliczyć, żeby odpalić największą petardę świata. Zanim przejdziemy do jądra, zostawcie suba, nikomu nie zrobię krzywdy. Okej? Nie żartuję. Dziękuję ślicznie. A teraz wysadzimy ojca na kibel. No, God, please, no! Gdzieś w deszczowej piosence młody Oppenheimer jeszcze jako student Hogwartu podziwia fale rozchodzące się po kałuży, obawiając się wojny nuklearnej, która zniszczy świat. Ty się lepiej martw o TikToka. Po czym w 1954 przesłuchiwany przez Radę Bezpieczeństwa zaczyna opowiadać swoje origin story od 1924, gdy studiował w Cambridge i był totalnym jełopem w laboratorium. Ej, czyli ja też mogę być genialnym fizykiem. A gdy pozostali studenci poszli na wykład Nilsa Bohra, on musiał pozmywać naczynia, więc zatruł jabłko swojego wykładowcy cyjankiem potasu. Jednak warto było uczyć się chemii. Po czym zasypiał standardowo męczony cyfrowymi wizualizacjami ukrytego świata i niesamowitych palników gazowych. A gdy rankiem przybiegł uratować życie wykładowcy, spotkał samego Bohra. To nie ta Łajza Gilderoy, która przypisuje sobie zasługi innych? Od którego dostał radę won do Niemiec, żeby mógł się tam poświęcić studiowaniu teorii, a o matematykę niech się nie martwi, bo wszyscy mają ją w dupie. Czyli słusznie olałem ją już w podstawówce jakieś 3 lata temu. Więc leci Nimbusem 1900 do Gettingi, gdzie ostro studiuje i podziwia sztukę, odbijając se w akademiku piłkę od ściany i rozbijając w rogu kieliszki. A więc mój stary też był geniuszem. A tymczasem w 59 niejaki Louis Strauss / Robert Downey Senior przechodzi właśnie rozmowę kwalifikacyjną do rządu i gdy Senat pyta go o relacje z Oppenheimerem, opowiada, że po II wojnie światowej, gdy Opie był już światowej sławy niszczycielem światów, zaproponował mu stanowisko szefa instytutu w Princeton, prezentując mu mieszkanie z widokiem na Einsteina rzucającego kamienie do stawu. No fajnie, ale srać często się zapycha. Więc Wobelt lezie z nim zagadać, a gdy Louis mija Siwielca, ten nie odpowiada na jego guten tag. I Struś się trochę obraża na Oppenheimera, podejrzewając, że coś mu nagadał. Oby nie próbował się za to zemścić, zwołując jakąś komisję. A tymczasem wcześniej Oppenheimer
studiując jeszcze za granicą, poznaje samego Heisenberga, legendarnego niemieckiego naukowca, który podobno stworzył najczystszą metę w historii. Sagan Zimmermana. A po powrocie do USA zaczyna prowadzić wykłady z teorii kwantowej, którą z początku wszyscy mają w pupie, ale grono zainteresowanych się rozrasta i coraz więcej osób chętnie słucha, co dzieje się z umierającą gwiazdą. No... zdycha. Po czym Wobelt, otwarty na różne poglądy, udaje się razem z bratem na jedno z komunistycznych zebrań, gdzie poznaje niejaką Jean Tetlock, z którą po wymianie idei wymienia się genitaliami. Ha, muszę częściej chodzić na zebrania komunistów. A gdy pupcia znajduje sanskryt, każe mu go czytać, więc zupełnie przypadkowo trafia akurat na swój najsłynniejszy cytat. Wiecie, ten o tym, że stał się niszczycielem Fiatów, po czym w Wyborczej pisze, że Niemcom udało się rozszczepić jądra atomów, co Opi nie może uwierzyć, więc od razu biegnie wyrazić swoją opinię na tablicy. Czyli jeszcze przed Twitterem ludzie czuli taką potrzebę. Ale ziomkowi z sali obok też się udaje rozszczepić jądra i Wobelt uświadamia sobie, że wszyscy fizycy na świecie myślą teraz to samo. Że chyba czas coś porządnie rozjeść. Po czym nadchodzi 1 września 39 i mundrale dowiadują się z gazet, że Hitler przyjechał do Polski na wakacje, a niedługo potem u Open Hamleta zjawia się pułkownik Groves. Ej, on nie grał wcześniej ziemniaka w sreberku u Nolana? Który nazywa go pozerem, jajcarzem, kobieciarzem i komunistą i oczywiście proponuje dowodzenie w projekcie Manhattan i stworzenie bomby atomowej. Myślałem, że o wymyślenie nowego smaku dla tej marki lodów, no nieważne. Więc jajco głowy od razu wymyśla stworzenie sieci kolejowej, żeby pociągi mogły dostarczać niezbędne zasoby z shop do jednego punktu i kończąc już drugą część zdania w pociągu, bo ciągłość montażowa jest bardzo ważna, każe zbudować tajne miasto pośrodku niczego, wznosząc tam szkoły, kościoły i burdele, żeby naukowcy mogli się tam przeprowadzić z rodzinami. A wiadomo, że normalny człowiek nie wysiedzi bez dzi... Po czym zakłada swój ikoniczny kapelutek i bierze w łapę fajkę do zwiastunów, ale później niejaki Edward Teller przynosi obliczenia, z których wynika, że odpalając bombę atomową mogą wywołać reakcję łańcuchową, która podpali atmosferę i zniszczy świat. Więc Opi konsultuje się z Einsteinem, co nigdy się nie wydarzyło, aż do tego filmu. Na co Niemiec odpowiada, że on to jest raczej słaby z matmy i niech zagada do Hansa Bethe, który po swoich obliczeniach obala tę teorię, twierdząc, że ryzyko zniszczenia świata jest bliskie zeru. Co sądząc po tym, że właśnie do was mówię, raczej się sprawdziło. Po czym Opi Hami zwozi do miasteczka swoją rodzinę i oprowadza po nowym domu, gdzie rozczarowana Kitty stwierdza, że nie mają kuchni. No i dokąd ona ma teraz wracać w seksistowskich żartach? A w 54 Oppenheimer opowiada Radzie Bezpieczeństwa, jak będąc już jej mężem, spotkał się potajemnie z Jean, która nalegała, więc już przepchał jej ten zlew. Wszystko robił z napędem jądrowym. Ale później, siedząc z jądrem na wierzchu, poinformował ją, że widzą się po raz ostatni, a gdy to opowiada, Kitty wyobraża sobie, jak Jean właśnie go ujeżdża przed komisją. I nawet nie wspominają o prezerwatywie. Też mi rada bezpieczeństwa. Po czym na Manhattanie przy okazji urodzin Jezusa pojawia się nagle Niels Bohr, który miał okazję rozmawiać z Heisenbergiem i gdy reszta dowiaduje się, że na ziole zmierzają z bombą w złym kierunku, jajco głowi cieszą banany. No z niebieskiej mety raczej słaba bomba atomowa, szwabskie głąby. A gdy Kas Bohrer wyjaśnia, że nie przyjechał tu pomagać, bo petarda, budzi u niego lekkie dylematy moralne, Opi Hi-Fi dostaje nagle telefon z San Francisco i gdy Kitty znajduje go roztrzęsionego, okazuje się, że Jean strzeliła sobie w wannie samobuja czyimiś ręcami. Szczerze mówiąc, jakoś nigdy nie przepadałem za Florence Pugh. A po śmierci austriackiego malarza Niemcy już ledwo zipią, ale Japończycy nie mają zamiaru odpuszczać, a pokonanie ich pociągnie za sobą ogromne straty po obu stronach. Więc żeby straty ponieśli tylko Japończycy i druga wojna światowa się zakończyła, Amerykanie przyklepują zrzucenie bomb na dwa miasta i zmuszenie Japonii do kapitulacji. Ale że sekretarz wojny był ze swoją żoną na miesiącu miodowym w Kioto, to miasto wykreśla z listy, bo to przyniosłoby pecha, tak jak wzięcie ślubu w miesiącu bez R. A że zbliża się konferencja w Poczdamie i ostatnia szansa Trumana na wtajemniczenie kolegi Stalina, kurier dowozi ekspresem największą petardę świata na test trójcy. Ale że nadchodzi polskie lato, przesuwają detonację na 5:30 rano i gdy wszyscy zajmują pozycję, trzymając szybki chroniące przed atomową apokalipsą, po 3 latach pracy 60
sekundach srania w portki rozchodzi się jeden z najbardziej wybuchowych wybuchów w historii kina. Wow. I po podziwianiu grzyba przez 15 minut wszyscy skaczą z radości, ciesząc się, że ogromny wysiłek się opłacił, a Oppenheimer zdejmuje aż sombrero. Co za piękny i satysfakcjonujący finał. Jeszcze godzina? Po czym wojsko zabiera dwie bombki, na które Oppenheimer nie ma już wpływu, czekając prawie 3 tygodnie na jakiekolwiek wieści, aż Truman ogłasza w radiu, że Amerykanie 16 godzin temu zrzucili bombę na Hiroshimę. Kura. Więc lekko zmieszany Opi przemawia do zebranych na sali gimnastycznej, ciesząc się, że Nintendo dostało po dupie, ale jednocześnie przeżywa mało przyjemne wizje atomowej apokalipsy. Fajny trik ze znikającą publicznością, ale... A gdy trafia do Trumana, który jest święcie przekonany, że Sowieci nigdy nie zbudują swojej bomby atomowej, bo nie mają zasobów, to się kiepsko zestarzało, wyznaje mu, że czuje krew na rękach, na co prezydent wręcza mu chusteczkę i twierdzi, że nikogo nie obchodzi, kto zbudował bombę, ale kto wydał rozkaz, żeby ją zrzucić. Jakoś nie widzę twojego nazwiska w tytule filmu. Po czym Truman Show dziękuje za wizytę, nazywając Opiego Becksom, a 14 lat później, w czasie przesłuchań Straussa do rządu, młody Han Solo zaczyna łączyć kropki i prawda wychodzi na jaw. A było to tak. W 1949 Oppenheimer upokorzył Straussa na przesłuchaniu w kongresie, a po pierwszych próbach atomowych Sowietów sprzeciwiał się budowie bomby wodorowej. Więc mściwy Downey senior namówił niejakiego Bordena, żeby wysłał list do FBI, oskarżając Opiego o współpracę z komunistami. Przez co Wobelt stracił certyfikat bezpieczeństwa, a gdy się odwołał, Strauss zmontował tajną komisję bez udziału publiczności i prasy, żeby zniszczyć reputację doktorka, który słuchając zeznań 3/4 obsady przez cały film, zastanawia się, czy ludzie kiedykolwiek dowiedzą się, co naprawdę tu zaszło. Może ktoś kiedyś nakręci o tym film, ale będzie w chuj długi. Po czym na sam koniec, niby nieoskarżyciel tak ciśnie Wobelta, że jemu prawie eksploduje atomówka, a po maltretowaniu doktorka przez prawie miesiąc i wywlekaniu brudów z jego życia, rada dalej utrzymuje cofnięcie mu certyfikatu bezpieczeństwa. Przynajmniej byli uczciwi. Ale 5 lat później na przesłuchaniu Straussa niespodziewanie zjawia się Freddie Mercury, który składa oświadczenie, że Strauss to kawał mędy społecznej i ujawnia wszystko, co właśnie wam powiedziałem, przez co Wise'a nie dostaje się do rządu. Oh snap! Ale nadal upiera się, że Opi nastawił wszystkich naukowców przeciwko niemu i to dlatego Einstein się na niego obraził, na co Solo odpowiada, że może wcale nie rozmawiali o nim, tylko o czymś ważniejszym. Ach, pewnie znowu o mnie. I okazuje się, że Alberto Einsteini ostrzegał Opiego, że gdy już spiorą mu dupę za jego osiągnięcia i będzie wyglądał jak Michael Keaton teraz, będą mu wręczać nagrody i wybaczać, ale tak naprawdę cała ta szopka będzie tylko dla nich. A, jak na Oscarach. Na co Oppenheimer wspomina, jak wręczył koledze obliczenia, obawiając się podpalenia atmosfery i zniszczenia świata, dodając teraz, że chyba właśnie go zniszczyli, przez co mądrali, że dnie mina. Po czym Roberto wyobraża sobie wojnę nuklearną, która niszczy nasz świat i zamyka oczy. Człowiek, który dokonał niemożliwego. Nie spojrzał na końcu w kamerę. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10. Przed wami szyderczy skrót filmu o grupie matołów, którzy wyruszają w samobójczą misję uratowania 5. fazy Marvela. A teraz nasz stwórca okaże się kuta... No! God, please, no! Gdzieś w hurtowni sierści jakiś ksiądz otwiera klatkę i sięga po przerażonego Rocketa, który transformuje się w obecnego sierściucha lezącego przez nowhere do wodopoju, przy którym Piotr wyrywa mu odtwarzacz i sprany jak gówno uwala się na ryj. Dla kolegi będą jeszcze 200. Więc Cebula zanosi jego zwłoki do komnaty, gdzie wyznaje jej miłość, myśląc, że to Gamora, która nie żyje. Dobra, dla mnie będzie kamikadze. Po czym Kraglin próbuje opanować swoją szczałę, zaliczając tor przeszkód, ale udaje mu się tylko zrobić szaszłyka z cebuli, za to Kosmo przy użyciu telekinezy bez problemu świruje z kamykiem, więc wściekły Elvis twierdzi, że niedobry z niej pies. Chcesz, żeby się powiesiła na smyczy, potworze? A gdy ekipa, wtrążalając szczurze odbyty, rozmawia o Star-Lordzie załamanym śmiercią Gamory, a przynajmniej jej wersji, która nie uważa go za śmiecia, Rocket sugeruje, żeby Mantis poprawiła mu humor swoim dotykiem, co Groot interpretuje
jako strzepanie mu kory. To drewniane poczucie humoru. A tymczasem kosmosem leci jakiś złoty kutas, który wbija się prosto w Shopa Pracza, więc siada na niego cebula, ale zostaje potraktowana jak puszka przy recyklingu. A z Groota zostaje tylko łeb i urwane kable. No i przez jakiś czas już sobie nie strzepie. Więc Kraglin ma świetną okazję, żeby wykazać się obsługą swojej strzały, która... nieważne. Po czym super złotuwa wali Rocketa prosto w Klaciendę i przestawia łokieć Mantis na zachód, a gdy Drax zaczyna nim poniewierać, jego też zginę i niemiłosiernie napierdala. Ale wiesz, że jego to tylko podnieca? Na szczęście cebula cofa proces recyklingu i przebija kutafona swoim rękomieczem. Współczuję jej facetowi. Po czym zranione złote dildo odlatuje do mamusi, a Rocket jest ciężko ranny i w dodatku medpaki pogarszają tylko sprawę, bo jak się okazuje w MS-DOSie cebuli, sierściuch ma wbudowany mechanizm, który może zatrzymać pikawę, gdy ktoś zacznie przy nim grzebać. Jego była musiała być naprawdę wredną bo ma w sobie technologię opatentowaną przez OrgoCorp, więc Quill decyduje się tam polecieć i zdobyć hasło obchodzące zabezpieczenia, na co Cebulina od razu proponuje, że odezwie się do znajomych w okolicy, którzy pomogą im się tam włamać. Już masz zorganizowaną ekipę na wypadek misji, o której nie wiedziałaś 10 sekund temu? Trochę późno. I ruszają swoim kosmicznym kioskiem uratować małego pchlarza, który flashbackuje właśnie do czasów, gdy jako mały słodziak był obiektem okrutnych eksperymentów i trafił do klatki z innymi zwierzakami, które przeszły lekki tuning, widać, że świat cyberpunka nie jest im obcy. I z początku się ich bał, ale okazały się spoko, więc zyskał nowych przyjaciół, wesoło brykając z nimi w berka. Mam dziwne przeczucie, że to się skończy tragicznie. A tymczasem na antyziemi 7-metrowa niuńka opłakuje swoją złotą ciapę, gdy przyłazi ich stwórca, wielki ewolucjonista, który okazuje się wcale nie taki wielki, nie ta liga knypie. I ciśnie z niej, że stworzył ich rasę głównie ze względów estetycznych, bo straszny z nich przygłupy, po czym każe jej powiedzieć a. Oj, bez drabiny chyba się nie obejdzie. A gdy Adam się rzuca, on rzuca nim o ścianę i ruga jego starą, że przez tyle filmów nie powiedziała mu, że Rocket nadal żyje, każąc jej go schwytać albo zniszczy całą jej cywilizację. Ktoś tu się naprawdę poirytował. Tymczasem strażacy docierają przed odbytoskop, który osłaniają trzy tarcze bezpieczeństwa, więc gwiezdny pan po kolei zagłusza ich sygnał, gdy Mantis wpędza go w poczucie winy, że nigdy nie odwiedził ziemi, gdzie jego dziadek nadal może żyć. Mógłby w końcu poznać zapach starych ludzi. A gdy pokonują ostatnią tarczę, zostają nagle zatrzymani przez samego Rockiego Balboa i łowców, którzy wbijają na ich kiosk, jak się okazuje, razem z Gamorą, która wita się z cebulą jak na rodzinę przystało. Widać, że naprawdę się za sobą stęskniły. I okazuje się, że to jest ten tajemniczy kontakt Cebuliny, który ma ich wprowadzić do odbytokorpy, więc dostają uniformy, żeby wtopić się w korpo tło, ale Draxowi kolor nie pasuje do oczu. This isn't my color. No to po misji Rakieta musi umrzeć. Ale Rambo każe mu zamknąć mordę i grzecznie nakładać sukienkę, gdy Piotr, zgrywając niewzruszonego, zagaduje do Gamory, która pyta go, kim w ogóle jest. Przy tym Ghosting to chuj. A tymczasem Sierściuch przypomina sobie, jak razem z papą odrabiał pracę domową z arytmetyki, odkrywając przy okazji niebo i Rakietę. Po czym Adolf wytłumaczył mu, że ich misją jest zamiana ułomnej mielonki takiej jak on w formę doskonałą. Już istnieje taka forma i nazywa się schabowy. A później pokazał mu kolejną serię stworzeń będącą owocem nowo opracowanej technologii, dzięki której mogą w mgnieniu oka poddać dowolny organizm milionom lat ewolucji. Tylko jest z tym jeden mały problem. Z jakiegoś powodu wszystkie dostają pierdolca, co średnio pasuje do perfekcyjnego społeczeństwa, ale Rocket od razu znajduje rozwiązanie w hipotonicznych filtrach i mistrzu mówi na bank musiał to później wygooglować. A tymczasem zespół ABBA opuszcza swój kiosk, siadając na mięsnym księżycu, i gdy T-1000 wycina przerębel, Quill zagaduje do Gamory, że tam kiedyś była jego wszystkim i bardzo mu jej brakuje, na co Zielona oczywiście smarka. On chyba lubi czuć się jak szmata. I w dodatku wszyscy to słyszą, bo kolory przycisków wybierał daltonista, po czym cebula odrywa kawałek łojowego hamburgera i wbijają do głowy Stanleya Kubricka, chowając skafandry do szafy, zanim nachodzą ich niesporczaki. Jestem przerażony. Które Piotr objeżdża z góry na dół, że nie zachowują żadnych procedur, a właśnie
w nich neutrokwark, co pierwotne bezkręgowce kupują, ale gdy wychodzą, okazuje się, że tamci niechcący wyrzucili skafandry do kosmosu. Ile razy mi się to przytrafiło na basenie. Po czym rozdzielają się i Mantis zakochuje strażnika w Draxie, żeby ich przepuścił, a Quill urabia Cheezie od archiwum, próbując przyfisiować przed Gamorą, która wpierdala się z Gnatem, siejąc terror. Czyli jednak go kocha świruska zasrana. I niuńka po kodzie seryjnym Rocketa przywołuje jego kod genetyczny w postaci klopsa na wynos, ale nagle uruchamia się alarm, więc Drax zaczyna chryje, a Mantis miesza strażnikom we łbach. Gdy Fiona bierze Urę jako zakładniczkę, każąc jeszcze na pokaz rozwalić człowieka Selera. I niby jako gotujesz później rosół. Po czym ładują się do windy, gdzie Piotr streszcza Urynie swoją historię z Gamorą, która umarła zrzucona przez starego z magicznej skały, a później wróciła jako totalny fiut, co Cebula z grubsza potwierdza, a Cebule nie kłamią. Po czym dostają się do centrum sterowania, gdzie Quill hakuje kombinezony niesporczaków i latają jak gówno, a Groot zabiera ekipę latającym kioskiem. Więc czas na kolejny flashback umierającego sierściucha, w którym rozmyślał z przyjaciółmi o pięknym niebie, jakie szykuje dla nich twórca w nowym świecie, a później zamiast numerów seryjnych nadali sobie imiona. O nie, teraz będzie nam jeszcze smutniej, jak ich zajebie. Wydra nazwała się Lailom, Morse dał sobie na imię Kieły, a przerażający królik, który będzie mnie prześladował do końca życia w snach, nazwał się Plece, bo leżał właśnie na plecach. Logiczne. Po czym Rocket zapowiedział, że gdy dorośnie, będzie budował wspaniałe latające maszyny i będą nimi latać razem, a sobie na imię dał Rocket. Ale nie wiem, do czego to nawiązuje. A później ekipa z gejowego Jeepa ogląda z pulpeta, jak bydlaki znęcały się nad biednym sierściuchem, nie znajdując hasła, ale jeden z plików skasował gruba z komputerem we łbie. Czyli wygląda na to, że to on zjadł wszystkie pączki. A że to człowiek małego ewolucjonisty, decydują się go odwiedzić, co radykalnie odradza Gamora, chcąc, żeby ją odstawili do łowców, ale nawet mimo agresywnego zachowania odmawiają jej, więc każe im się walić. Powiedz tylko kiedy. Tymczasem Corpo Wise'y łapią jednego z łowców i jego cyfrowego pupila, pozwalając złotem go przesłuchać. Ale gdy matka każe Mattowi pokazać tamtemu, że nie żartują, spala go na podeszwę, co trochę utrudnia przesłuchanie. Jego mózg też jest blondynką. Ale po chwili odzywa się krótkofalówka, przez którą Gamora nawołuje węgla po imieniu i mimo zupełnie innego głosu w ogóle nie budzi to jej podejrzeń i każe po siebie przylecieć, wysyłając im współrzędne statku. Nie no, wyślij im od razu nudesy. A gdy tamci lecą w stronę antyziemi, Rocket odbywa kolejny flashback, tym razem do dnia, gdy jego stwórca pokazał mu, że dzięki jego sugestii przyspieszona ewolucja zaczęła działać. Nie mogąc pojąć, jak sierściuch mógł na to wpaść, skoro to on stworzył jego. Nasz Bóg też zachodzi w głowę, jak wymyśliliśmy krojony chleb. I gdy ogłasza, że w końcu ma istoty do zaludnienia nowego świata, mały pyta, czy wszyscy tam trafią, na co bydlak odpowiada, że jest tylko zlepkiem błędów, na których trzeba się uczyć przy tworzeniu ważniejszych istot. Strasznie zagmatwany ten komplement. Po czym każe skremować całą jego partię i zostawić tylko jego mózg do badań. A nie lepiej działałby ze statywem do niego? A tymczasem strażacy docierają na antyziemię, która wygląda dziwnie znajomo, z naciskiem na dziwnie, gdzie sadzają sukę na przedmieściach, zapewniając humanimalsów, że przybywają w pokoju, na dowód czego Drax z całej siły napierdala piłką w twarz dziewczynkę. Na pewno nie boją się już, że przejmiecie ich pracę, więc zaczyna się zadyma i w ruch idą kamienie oraz kije baseballowe, po czym Groot uruchamia tryb kaiju i wszystkich przegania, ale jedna łania obrywa wzginacz nożny, więc Star-Lord daje jej kawałek szmaty i od razu lądują u niej na chacie. Muszę to wypróbować. Gdzie Gaylord rysuje podobiznę człowieka z fiutem w głowie i kobieta od razu pokazuje, gdzie takich wielu, więc pożyczają samochód zachwyconego męża, ale Cebula nie umie w otwieranie tak bardzo, że Peter musi aż przekląć. Open the door. Skoro jeden mocny bluzk w tej kategorii wiekowej jest gratis, to dlaczego go nie wykorzystać? I ruszają Oktawią w stronę piramidy, mijając po drodze tutejszą Pragę Południe, a gdy docierają na miejsce, ohydne bydlaki każą Cebuli zostać, bo jest chodzącym pistoletem. Więc Pan Gwiazd wchodzi tylko z brzozo, trafiając przed biurko ewolucjonisty.
I ty chcesz stworzyć społeczeństwo idealne, buraku? Po czym wracamy do archiwum Rocketa, który informuje towarzyszy, że jutro rano będą już popiołem i szybko składa kartę dostępu, otwierając klatki. Ale gdy pierwszy raz przytula Lailę, zostaje zastrzelona, mówiąc tylko niebo. Od początku mówiłem, że to pierwszy. Więc Rocket po rozpaczaniu rzuca się na wielkiego mi kur... ewolucjonistę, szpecąc mu ry i łapie Zagana, zdejmując strażników, ale gdy się odwraca, jego pozostali przyjaciele też już nie żyją. No i teraz będę płakał przez jakieś głupie piksele. Więc Sierściuch przemyka do hangaru i odlatuje jednym ze statków, a tymczasem Drax uprzejmie pożycza motorynkę, ściemniając Mantis, że wrócą tylko do kiosku, ale tak naprawdę ruszają w stronę Petera. Jak na jego intelekt robi wrażenie. Podczas gdy Zwol standardowo zagaduje bohaterów swoim masterplanem, który gówno co kogo obchodzi, a jego przydupaska daje znać wojennej świnie, że już czas, gdy Gamora, pilnując Rocketa, wali właśnie kupę. Ta, bo Zoe Saldana musi chodzić na dwójkę. I nagle uruchamia się alarm, bo wieprzowina próbuje sobie pożyczyć rakietę, więc Fiona próbuje ją powstrzymać, już ma z niej zostać pistacjowy kisiel, gdy przylatuje blondas, który odrywa świni łeb. Będziesz to jadł? Ale Zielona w międzyczasie podbiera Sierściucha i zbiega na dół, gdy zatwarzowany złoczyńca, przekonany, że mają Rocketa, stwierdza, że to społeczeństwo też okazało się kiepawe, więc odpala swoje centrum handlowe i zaczyna wysadzać całą planetę. To się nazywa twardy reset. Więc Gamora, widząc, jak w powietrze wylatuje para pozująca do zdjęcia, wraca na statek, a Adam średnio wkładam leci do swojej matki, ale 17-metrowa niuńka ginie w wybuchu. Jej trumna miałaby długość statku. Gdy Groot rzuca granat i otwiera skromny sklep dla Amerykanów, a po zdjęciu statystów rzucają się z fiutogłowym w przepaść, nie wiedząc, że druga ekipa wskakuje właśnie na statek, żeby ich uratować. Upsi. Po czym Brzoza rozkłada swoje mietły i bezpiecznie lądują na ryju przydupasa, wyciągając mu szybko Pegasusa ze łba, zanim Gamora prawie miażdży ich kioskiem, w którym podłączają małego pchlarza do ustrojstwa, próbując obejść hasło. A próbowaliście admin raz, dwa, trzy? Więc Rocket ma kolejną wizję, w której spotyka Lailę, przepraszając, że ją zawiódł i umarła. Oj tam, kto nie zabił jednego ze swoich przyjaciół? Ale Wydra odpowiada mu, że miał rację, niebo jest piękne i wszyscy po nim latają. Gdy Rakieta pyta, czy może dołączyć, odpowiada mu, że tak, i Sierściuch zaczyna umierać. Więc Star-Lord ugniata go jak ciasto na pierogi. Delikatniej, bo nadzieję wyjdzie. Jednak Laila dodaje, że polatają razem, ale jeszcze nie teraz, i go zawraca, więc Zielona podłącza mu szybko medpaka i wraca do siebie. Po czym dzwoni Cebula, która razem z Draxem i Mantis uwolniła dzieciaki z klatek. Została jeszcze ewakuacja z lecącego statku kosmicznego, ale to już najłatwiejsze. A gdy dowiaduje się, że niepotrzebnie wskoczyli na statek, jest wściekła, ale na wiadomość o całym i zdrowym Rokiecie się rozkleja, więc jednak ma warstwy. Gdy nagle pojawia się wielki mi kur... ewolucjonista, który szantażuje Gwiezdnego Pana wymordowaniem mu funfli, jeśli nie zwróci mu Shopa Pracza, więc ten dzwoni do Elvisa po pomoc. Przecież sam możesz rzucić całą podłogę. Gdy zatwarzowany wyjaśnia łysej babie, że Rocket jest jedyną istotą, która potrafiła coś stworzyć, zamiast wykonywać tylko instrukcje jak reszta jego kreacji, i dlatego chciałeś go zabić, a Drax i niuńki trafiają do więzienia, gdzie przychodzą do nich dzieciaki, więc próbują je ostrzec, żeby trzymały się z dala od kosmodromu, bo tamtędy Peter będzie penetrował statek. Ale nic nie łapią po angielsku, a Cebula tylko na nie krzyczy, powodując płacz. Byłaby świetną matką Adolfa. Więc Drax stwierdza, że miał kiedyś córkę, która uwielbiała, gdy udawał małpę, więc zaczyna udawać robota, oczywiste. I nagle wyjaśnia w języku małych wiedźminów, co mają robić. Niby debil, a jednak debil. Tymczasem Rocket, który dopiero co umierał przez cały film, rusza z resztą ekipy ratować tamtych, i nikt nie sugeruje nawet, że może powinien zostać i trochę pożyć, bo w końcu muszą pokonać tylko typa, który tworzy własny świat. Po czym docierają przed jego statek i rozdzielają się na trzy przystawki, gdy z drugiej strony pojawia się całe Nowhere pilotowane przez Elvisa, który wystawia swoje cztery lufy. Liczy się technika. I oddaje strzał w kostkę, więc Michael Jackson każe uwolnić pomioty piekieł, które stworzył do obrony kolonii, i gdy Peter wysyła Rocketa na pierwszą linię, bo dopiero ledwo przeżył, obsiadają go jak stare baby autobus, rozdziewiczając
zgniłą czachę i siejąc w środku zniszczenie, gdy związany w kiosku Adam się uwalnia i wbija z pupilem do Piotera i Gamory. Ale czy jego postać będzie miała na cokolwiek wpływ? Nie! Którzy zdejmują stare baby z okien Rocketa i wyskakują na statku ze statku, który eksploduje z Blondasem na pokładzie, gdy zatwarzowany każe otworzyć klatkę z zakładnikami, bo nie bardzo wie jak działa porwanie, i stają przed nimi trzy potężne bydlaki, więc Mantis je oswaja i jest już spoko. Aha. A Kraglen, widząc co się dzieje na mieście, sięga za swoją strzałę i na moment pojawia się Papa Smurf, który radzi mu, żeby słuchał swojego serca. Najszybsze pieniądze, jakie Michael Rooker zarobił. A że serce każe mu mordować, odstawia perfekcyjne combo, dziurawiąc wszystkie paskudy, a z ostatnią pomaga mu Cosmo, którą w końcu nazywa dobrym psem. Pomijając, że jest Sowietką. A gdy centrum handlowe się rozpada, załoga ma już dość kierownika i wszczyna bunt, więc bydlak robi im boom i wydaje komunikat, gdzie są intruzi, każąc ich wymordować i złapać Rocketa. Ciekawe, co on chowa pod tą maską. Po czym Gaylord załącza już Beastie Boys gotowy na akcję ratunkową, ale zza ściany ekipa wyłania się na swoich nowych kolegach, więc zmienia plan na spierdolkę. Jednak tamci twierdzą, że na pokładzie są tysiące stworzeń, a wiele z nich to dzieci. No tak, ale nie wasze, więc... Na co Sierściuch dostaje kolejnych flashbacków, decydując, że nie będzie już uciekał. I po chwili wszyscy do niego dołączają, robiąc w holu totalny rozpiździel ze sługusami małego ewolucjonisty, po czym uwalniają dzieciaki... moją byłą. Gdy nagle Warlock z bimbałami na wierzchu rozgrzewa już łapy i pada na mordę, ale suty pokazał. Tymczasem Cebula podłącza się do panelu sterowania i razem z Kraglinem zmieniają kursy tak, żeby klocek pocałował czachę w oko, a Cosmo uszczelnia telekinezą atmosferę, żeby obsrańcy mogły przejść, łącznie z Warlockiem, bo Groot twierdzi, że każdy zasługuje na drugą szansę. Szansę, żeby jego postać miała jakiekolwiek znaczenie? A tymczasem Rocket uwalnia swoje mini-mi, gdy dopada go O.J. Simpson, miotając po ścianach jak gównem i twierdząc niczym jakiś producent muzyczny, że bez niego byłby niczym. Założy własną wytwórnię i zobaczysz. Ale gdy nazywa go po kodzie seryjnym, Sierściuch odpowiada, że nazywa się Rocket i wali do niego z kapiszona, a reszta kolegów spuszcza mu hurtowy wpier... zdejmując na końcu maskę. No Red Skala, to się nie spodziewałem. Jednak mały pchlarz twierdzi, że go nie zabije, bo jest zasranym strażakiem, więc zostawiają go na ewentualny sequel i za namową rakiety uwalniają też wszystkie zwierzęta, zaganiając je do wielkiej czachy. Fajnie, tylko ciekawe, kto będzie później sprzątał te wszystkie gówna. Po czym pieseł pada z wycieńczenia, Lord Debili wraca się oczywiście poodtwarzać i zostaje sam, wpadając po chwili do próżni, w której zamienia się w spuchniętą pydzę. Takie jego to by ciotka dopiero wytarmosiła za poliki. Na szczęście złote dildo raz się do czegoś przydaje i ściąga bohatera na pokład, gdzie od razu pyta, czy to wyglądało cool. Wyglądałeś jak rozdeptana pasztetowa. A po zbiorowym wąchaniu pach, Zielona stwierdza, że nadal nie jest Gamorą Quilla, ale pewnie było im razem fajnie, po czym odlatuje bolcować się z łowcami. Baw się dobrze! A Piotr ogłasza, że odchodzi z zespołu, bo też nie chce już uciekać, tak jak Mantis, która chce się dowiedzieć, czego właściwie chce, a Cebula ogłasza, że będzie dowodzić Nowhere i potrzebny jej Drax, bo nie jest niszczycielem, a ojcem. Jesteś w ciąży? Po czym Pita dodaje, że Remiza nadal potrzebuje swoich strażaków, a Rocket będzie lepszym ogniomistrzem niż on sam. Co wszyscy zatwierdzają, waląc się w cyce, a Groot mówi pełnym zdaniem, że ich kocha. I love you guys. O, Vin Diesel w końcu nauczył się więcej słów. Po czym Rocket uruchamia prezent od Piotrka i całe Nowhere zaczyna pląsać, a Quill odwiedza swojego dziadka, który jak się okazuje jeszcze żyje. Jest! Będzie spadek. A jakiś czas później nowi strażnicy ruszają przeciwko bestiom na jakiejś planecie, ratując tubylców, po czym Peter gada z dziadkiem o koszeniu trawnika i zapowiadają, że Star-Lord powróci. Jako kutafon z kosą spalinową. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10. A szyderczy czy tytuł to... Ostry dyżur. Misja Sierściuch. Przed wami szyderczy skrót najdłuższej, najbardziej odjechanej i mającej największy budżet w historii. Reklamy Domestosu. A teraz zakumplujemy się z zarazkami. No, God, please, no! Gdzieś w podwójnym odbycie Obi-Wan Pfeiffer zauważa nadlatujące fajerwerki, które okazują się odrzutami ze Stranger Things i wali do nich ze swojego wskaźnika, ale ostatni już mają chapsnąć. Gdy nagle rozwala go jakiś zapocony typ, który pyta, co to za klub, co to za miejsce. Fish?
Ale się zmienił. A tymczasem w San Francisco Scott lezie ulicą, gadając sam do siebie, że MCU nie ma sensu, gdy wszyscy cieszą zęba na jego widok i stawiają mu kawę. Thank you, Spider-Man! Taki z niego Spider-Man jak z ciebie Thor. Po czym recytuje swoją autobiografię dzieciakom, spuszczając się w majty przy każdym zdaniu i wciskając wszystkie gry słowne nawiązujące do jego małego siusiaka. Chyba nawet pomniejszony nie wszedłby głębiej we własną dupę. Ale nagle dzwoni do niego więzienie, gdzie trafiła jego córka Cassie, bo pomniejszyła gliną pałowóz, gdy próbowali wysiedlić bezdomnych z ich... posesji? A po odjeb... Jezusa z pizzą, Kasi czepia się starego, że odkąd uratował świat przed Thanosem, nie robi nic istotnego tak jak ona, która przynajmniej trafia do paki za udział w demonstracjach. Myślałem, że świat zmienia się siedząc na Twitterze. Ale niechcący rozpruwa mu się, że razem z Grzybem pracują nad super inteligentnymi mrówkami, a gdy Scott był przez 5 lat na zwolnieniu, Kaśka ostro studiowała kwantowy wymiar, któremu mogą zajrzeć prosto w dupsko dzięki sondzie, nie wchodząc do niego. Nobody's going to the quantum realm. Mówiąc nikt, masz na myśli wszyscy, prawda? Ale gdy Katarzyna wspomina, że jej sonda analna wysyła tam sygnał, Janet odpierdala i wyciąga wtyczkę, powodując rozbryzg niebieskich pikseli i wszystkich zasysa. Napraszam, a nikt miał tam nie trafić. Gdzie po zaliczeniu obowiązkowego materiału z kolonoskopii, Scott odpala kondonezon i ratuje Kaśkę przed upadkiem, ale po chwili atakuje ich fioletowy jęzor, którego niespodziewanie przypala człowiek latarka i zabiera ich do reszty odrzutów z mrocznego widma. George Lucas musi się przy tym filmie gdy Janet znajduje starego Pryka i Hope, chowając ich przed skanerem kodów QR, a później trafiają na jakiegoś typa, któremu Janeta po koleżeńsku odcina łapę, bo to jej znajomy, który ogarnia im podróbkę szczerbatka i ruszają do jej kolejnego znajomego. Kolejnego? To ilu typom ona tam popuściła pieroga? A tamci zostają zmuszeni do wypicia magicznego kiślu, dzięki któremu zaczynają się rozumieć z lokalsami, więc pierwszym pytaniem Weba jest oczywiście, ile Scott ma w swoim ciele otworów. Śmiałe pytanie nawet jak na Grindera. Po czym zjawia się jakiś telepatów Wróżbita, który z wejścia informuje, że Scott ma 7 dziur, a ten po 10 minutach skomplikowanej matematyki to potwierdza. To liczy się też ta dziura w kuta... I tłumaczą się, że są z Ziemi, gdy nagle pojawia się Kotal Kahn i stwierdza, że on też jest z Ziemi, więc on na pewno już na nich poluje. Żeby musieli zapytać, a kto? Na co dramatycznie odpowiada podbijacz. Więc wygląda na to, że niejedne gały zostaną dziś podbite. Gdy grzyby lecą w cosplayu spawaczy na swoim płaszcz-kolocie, dolatując do jakiegoś karwa Coruscant, gdzie Janet zamawia wszystkim drinki z kiślem i też wszystko rozumieją. Czyli działa jak normalny alkohol. A po chwili zjawia się Krylar, który po podkreśleniu przed Hankiem, że zapychał mu niuńkę, okazuje się sprzymierzeńcem podbijacza i chce do niego zabrać Janet, więc Hope robi piw-paw i zamienia się w osę. Chociaż ja wolę określenie pstułka. A po zdjęciu statystów pozbawionych twarzy, żeby nie było ich wam szkoda, Hank rzuca powiększacz do drinka i malutkie żyjątko, jakie Krylar przed chwilą zjadł żywcem, teraz zeżera jego. Ale dostanie swój spin-off na Disney+. Gdy Janet bez problemu odpala statek z kabla, bo czym może się różnić od Golfa jedynki? A Hank ładuje grabie w kiśle sterujące i odlatują, podczas gdy Scott mówi babo chłopowi, że chce tylko wrócić do domu, co oczywiście wykorzystuje do szantażu emocjonalnego, płacząc, że podbija zniszczył im domy i wszystkie historie. To zmyślcie sobie nowe. Na co Cassie od razu oferuje im pomoc, ale Scott ostro się sprzeciwia, wspominając o Janet, na którą Kotal Kahn od razu reaguje z jeżeniem, twierdząc, że nie powinno jej tu być. Sobie też pukała faceta? To kur... Po czym zjawia się armia podbijacza, którą starają się zamienić w nieruchawe rozbryzgi, ale nagle pojawia się latająca kosiarka, która przedstawia się jako Modok, czyli mega ogromna dupo twarz owinięta kartonem, który zabiera ich na wakajki do więzienia, tłumacząc, że jest łysolem z pierwszej części, którego Scott popsuł i odesłał tutaj, ale podbijacz go znalazł i włożył mu dupkę do puszki, tworząc broń ostateczną przed powodzeniem u kobiet. A gdy Scott wyśmiewa jego dziecięce nóżki, pan Arbus przypierdala
Pyta się do niego, że ukradł mu całe życie, tak jak pierwszy Ant-Man ukradł scenariusz pierwszego Ironmana? Aha. A Janet tłumaczy, że nie tylko ona zgubiła się w kwantowym wymiarze, ale również tamten zapocony typ, który rzekomo zbłądził z trasy swoim statkiem, potrafiącym podróżować po multiversum, więc próbowali z powrotem naładować jądra energii, w międzyczasie rozładowując też pewnie jego jądra, ale niestety nic nie działało, nawet przebieranie się za Batmana, jednak później już działało. O, super. Ale gdy mieli już wracać na ziemię, Janeta dotknęła statku podłączonego do jego myśli, w których zobaczyła, jak niszczył całe światy i linie czasu. A co najgorsze, nie mył rąk po trzepaniu kapucyna. I w ogóle się tu nie rozbił, tylko został wygnany, więc Janet, rezygnując z powrotu do córki, zabrała mu jądro i popsuła maksymalnym powiększeniem, zostawiając go tu na zawsze. A przynajmniej do momentu, aż będą potrzebowali zastępstwa po Thanosie, ale energii wystarczyło mu na tyle, żeby przywrócić swoje moce, więc stworzył sobie Imperium Kontratakuje. A teraz szantażuje Scotta zabójstwem córki, żeby odzyskał jego jądro, bo podobno jest świetnym włamywaczem. No to bierz się do roboty, panie Baggins. Więc daje Nura w powiększone jajco, gdzie ma odnaleźć jądro i je pomniejszyć. Czyli nie tylko ja mam ten problem. Ale gdy dociera do celu, nagle zaczyna się rozmnażać przez wir ewentualności, gdzie wszystkie możliwe wersje dzieją się w tym samym czasie. Więc tak wygląda umysł kobiety. A w międzyczasie druga ekipa wyłapuje jego sygnał i pszczółka też daje Nura, gdy Scott jest przygniatany własnymi jajami i dupami, ale wtedy jego córka mówi mu, żeby się nie poddawał i reszta Scottów od razu robi mu drogę, tworząc ludzką wieżę zupełnie jak... No, nie mam pojęcia, jakie stworzenia się tak zachowują, ale Pym Particle zamienia się tylko w przypalonego precla i Scott spada. Na szczęście łapie go pszczółka i nagle ich wszystkie alternatywne wersje znikają, a po strzeleniu kolejnymi cząsteczkami jądro się zmniejsza. A, czyli trzeba było zrobić to samo, ale bardziej. Ale przyłazi do nich sam Kang Kong i bezszczelnie zabiera gałę, nie oddając córki. A po opacnięciu owadów zabiera też Janet, żeby miał komu wyjaśnić, że zamierza się zemścić na pozostałych Kangach za wygnanie. Obyś tylko nie pobił wcześniej jakiejś kobiety, niszcząc sobie karierę. A Hank po średnio udanym spotkaniu starego kumpla z roboty rozbija się statkiem i nachodzą go jego mrówki po techniku. A gdy idzie się zeszczać, znajduje przypadkiem Hope i Scotta, którym tłumaczy, że jego fumfle wpadły w dylatację czasu i przeżyły 1000 lat w ciągu jednego dnia. Znam to uczucie. Kiedyś też spędziłem cały dzień w wydziale komunikacji. A gdy Wu-Tang Kang przemawia do swojego pozbawionego twarzy mięsa armatniego, transmisję przerywają Kotal Kahn i Cassie, która wzywa wszystkie dziwolągi do walki z tym bydlakiem, cytując słowa swojego starego, który popuszcza z dumy w majty. Kombinezonowy jebania. Na co Palpatine zwraca się do Mordoka, każąc mu zabić Cassie, ale tak na śmierć? Jednak gdy otacza ją swoim nieskromnym łbem, wszystko zaczyna się cząść i okazuje się, że to jej stary na kreatynie, który niszczy Naboo, drąc ryja do Kutanga, że zerwał ich umowę i porwał mu córkę. Nie jestem pewien, ale chyba już o tym wie. Więc zaczynają się mini gwiezdne wojny i sługusy ostrzeliwują mrówko Mena, ale nagle pojawiają się dziwolągi i bez problemu udaje im się pokonać armię Kutanga. I on chciał tym podbić ziemię? A gdy dziurawią weba jak stare prześcieradło, okazuje się, że dzięki temu może zasysać swoich wrogów, po czym Scott zbliża się do King Donga, któremu zaczyna odpierdalać. Launch now! No to chyba nie jest najlepszy moment na lunch. I trochę szacunku do obsługi. Po czym Cassie biegnie pomóc staremu, ale dogania ją Mordex, któremu sprzedaje cepa na ryj z olbrzyma. I po napierdalaniu nim o panele podłogowe wyjaśnia, że wcale nie musi być takim Co za inspirująca sentencja, ci... A Hope wystrzeliwuje Scotta z procy, dzięki czemu kopuła Kutanga upada, więc Kiera zjeżdża osobiście na miejsce i demonstruje swoje kocie ruchy na parkiecie, odstawiając przy okazji przebudzenie mocy. Ilość motywów Gwiezdnych wojen mnie niepokoi. Po czym zabija człowieka latarkę. O nie, kto mi będzie teraz oświetlał drogę do sracza o trzeciej w nocy? A gdy Scotty, Kaśki i Nadzieje nie dają mu rady, pojawiają się inteligentne mrówki, które przyprowadza Hank. A gdy drań zasłania się polem siłowym, Modok niespodziewanie mu je wyłącza, drąc mordę, że nie jest
matce. Pytanie, czym ty w ogóle jesteś? I gdy mrówki biorą się za kutanga, Mordiś kaszląc spermą pociesza się, że umiera jako Avenger i głaszcze Scotta, twierdząc, że zawsze był dla niego jak brat. Jakoś nie widzę podobieństwa. Może to przez to światło. A po odwaleniu kity, Janet zgłasza się zwierzę, że wie jak stąd uciec i otwiera portal do ich domu, przez który przechodzą wszyscy oprócz Scotta, obijanego przez Kanga jak gówno, więc wrzuca Pym Partikle do jądra, Kanga zatrzymuje Hope. Wiedziałem. Pstułki zawsze wracają. I jądro zasysa go do środka, zamykając portal, ale po obejrzeniu jak rebelia cieszy dupy ze zwycięstwa, Cassie odpala go z powrotem i wracają do domu, gdzie Scott, przypominając sobie groźby Kang Konga, zastanawia się, czy nie skazał właśnie milionów ludzi na śmierć. Ale po chwili przypomina sobie, że to Marvel. A po napisach końcowych, Rada Kangów, wiedząc o zabiciu jednego ze swoich przez Avengera i bojąc się, że zaczną się pałętać po multiversum, wzywają wszystkich Kangów, jakie są. A po kolejnych napisach końcowych, Loki sra w majty, oglądając prezentację niejakiego Wiktora Timely. Co za rasista. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10, a szyderczy tytuł to... Mrówka i psuka. Jar Jar powstaje. Przed wami szyderczy skrót filmu o skutkach samotnego wychowywania trójki obsrańców. A teraz matka dostanie pier... No, God, please, no! Gdzieś w dokumencie o pstułkach. Jedna z nich agresywnie leci w stronę Teresy, ale okazuje się, że to tylko dron operowany k***sem Caleba, który przyłazi przerwać jej czytanie książki bekaniem. Nie krępuj się, postaw od razu kloca. Więc niuńka wraca do domku stożkogłowych i sprawdza, jak się ma Jessica, chora na wora, a że jest jakaś mało rozmowna, Terecha stwierdza, że jej chłopak jest bezmózgą kupą mięsa i wraca do lektury Wichrowych Wzgórz. Moja ulubiona książka, której nie czytałem. Po czym kuzynka zmienia nagle pozycję i niepokojącym głosem cytuje książkę, spadając z łóżka jak worek łajna, a później odbija jej się zawartość ostatniej nocy. Oj, chyba Caleb cię wspomina. A gdy Terenia się do niej nachyla, nagle ją łapie i, pytając, kto teraz jest bezmózgą kupą mięsa, zrywa jej perukę razem ze skórą. A mocny ten klej. I gdy DJ Caleb kulturalnie szcza do wody, jego spleśniała niuńka łapie za drona i szpeci swój piękny face, a gdy faga skacze ją uratować, wraca tylko jego oderwany łeb. Czyli jedyna pożyteczna część poszła na dno. A Jessica powoli wyłania się z wody, lewitując w powietrzu, gdy za nią wyłania się tytuł. A, teraz rozumiem, martwe zło przebudzenie, bo powstała. A tymczasem dzień wcześniej Bev siedzi w klubowym sraczu, szczając na test ciążowy, z którego dowiaduje się, że będzie mamą. Tylko się nie zesraj z tego szczęścia. Po czym zajeżdża pod blok swojej siostry Ellie, jajcując pod drzwiami, że niby jej nie ma, ale tak naprawdę jest i zarabia liścia. Wydaj go mądrze. Po czym opowiada bachorom, jak było w Bangkoku, a mała Cassie opowiada straszną legendę o nieuczciwym kasjerze, który podobno powiesił się w tym budynku. Kto by się w nim nie powiesił? A teraz straszy jako duch, na co Bev stwierdza, że duchy nie istnieją, ale mała pyta, skąd może wiedzieć, że nie istnieją, skoro nigdy żadnego nie widziała. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Może dlatego, że nie jestem kretynem. A gdy ciotka wyjmuje prezent dla starego, wszyscy nagle smutnieją i Ellie wysyła swoje młode po pizzę, tłumacząc siostrze, że bydlak płaci tylko alimenty i myśli, że jest ojcem roku. To trzeba coś jeszcze? Na co Bev, zszokowana, że bankomat ich opuścił, pyta Elle, dlaczego do niej nie zadzwoniła, na co ta odpowiada, że dzwoniła 2 razy 2,5 miesiąca temu, a to razem 5. Więc Bev tłumaczy się, że była zajęta zdobywaniem awansu z technika gitarowego na pomywaczkę, ale siostra odpowiada tylko, że dziś śpi na kanapie. Gdy małolaty wracają i zaczyna się trzęsienie ziemi, ej, to nie powód, żeby od razu rzucać pizzę. A gdy parking zostaje przeorany i trzęsienie jajcami się kończy, Cassie stwierdza, że chyba się zeszczała, na co Bridget bez zająknięcia odpowiada, że jeśli na zimno, to na pewno tylko napój. Ile razy to przerabiałaś? Po czym Dan znajduje w parkingu dziurę, a w dziurze skarbiec, a w skarbcu pudło. Chyba wiemy, do czego to zmierza.
znajdzie starego, w którym znajduje stertę dokumentów i płyty winylowe zostawione przez jakichś księży, gdy nagle atakuje go Jesus. Nie kradnij, coś ci to mówi, Wajzo? A później Scooter wyciąga z grobowca tajemniczą księgę oblezioną przez robactwo, którą oczywiście zabiera do mieszkania i próbuje otworzyć. Zamek z upiornych zębów to raczej kiepski znak, a gdy rani się w paluch, jego krew wsiąka w okładkę i zęby się rozwierają. Nie jestem ekspertem, ale to już naprawdę chujowy znak, ukazując wewnątrz makabryczne obrazy, które średnio podobają się Beth i każe Scooterowi pozbyć się elementarza, więc obiecuje jej, że zrobi to jutro z samego rana. Nie składaj obietnic, których nie dożyjesz. Po czym odpala winyla numer uno, przełączając się na palcówkę i słucha stuletniego nagrania ze spotkania klechów, którzy odrzucają pomysł zbadania księgi umarłych. Dlaczego Kościół zawsze chce popsuć wszystkim zabawę? A na drugim singlu księżulek tłumaczy, że razem z kolegami po kryjomu bada księgę zawierającą mnóstwo rytuałów i zaklęć, których wypowiedzenie ma umożliwić kontakt z siłami nadprzyrodzonymi. A że to w ogóle nie brzmi ryzykownie? Oczywiście odczytuje na głos ustęp poświęcony wskrzeszeniu i nawet wyłączenie palcówki nie zatrzymuje nagrania, które przywołuje złowieszczego drona atakującego matkę w windzie. Tak się odwdzięczasz rodzicielce za pranie zaspermionych gaci, która transportuje ją ekspresem na górę, gdy księga sama się wertuje na makabryczną postać kobiety. Dobrze, że ma cycki. A gdy Elka odzyskuje przytomność, niewidzialna siła krępuje jej wszystkie kikuty, zawieszając w figurze, której zupełnie nie kojarzy z WF-u, po czym Ruda dyskretnie otwiera sobie drzwi. Wasze randki z Tindera też tak wyglądają? I na luzaczku wchodzi do kuchni, nastawiając gaz na patelnię, na którą wbija jajca, szykując posiłek dla najbliższych. Chyba skorupka ci wpadła. Którym opowiada, że we śnie wszyscy byli w strzelistym lesie, gdzie śpiewały ptaszki, a ona marzyła, żeby wszystkich rozpruć i w nich wpełznąć. To już nie jest śmieszne, zaraz przypali się jajecznicę. Po czym zrzuca jajcówkę i miota się na podłodze jak kocur z kłaczkiem w gębie, wyżygując 50 litrów śniadania. To mówisz, że jednak nie lubisz owsianki? A później rzuca jeszcze jako normalna L, żeby to nie zabrało jej dzieci i pada w śmietanę. A że winda i schody wyszły, razem z sąsiadami kładą ją martwą na łóżku i zamykają oczy. Przypomniała sobie o praniu. Po czym okazuje się, że sieć komórkowa też się oczywiście zesrała, więc sąsiady próbują dostać się do schodów ewakuacyjnych, gdy Beth przyznaje, że Ellie zawsze miała dla niej czas, ale ona dla niej już nie. No tak, ale z trójką dzieci miała o wiele łatwiej. I nagle odpala się poczta głosowa, w której Elżbieta prosi o pomoc, twierdząc, że płonie, gdy tej obecnej nie rusza nawet mucha na oku. Kiedy ona to nagrała? Po czym w końcu mruga i wstaje, a Beth stwierdza, że jest rozpalona i wrzucają ją do wanny, z której wyskakuje na sufit, drąc tak ryja, że aż słyszą ją sąsiady, a w wannie zagotowuje się woda. To ja poproszę herbatę. Do której w końcu spada i powoli się wychyla, mając na twarzy podejrzany uśmiech. Zeszczała się tam. Po czym wbija kawałek lustra w rękę Beth, a później łapie za maszynkę do tatuażu i po pogłębieniu sobie rany na twarzu próbuje wytatuować córce oko. Na dupie jej zrób. Ale zostawia jej tylko ranę na policzku, którą chce pocałować swoimi kilometrami jęzorem, żeby się szybciej zagoiła. Chyba znalazłbym dla niego lepsze zastosowanie. Ale Dan zdejmuje ją z krzesłowego, gdy pojawia się niewtajemniczony Sebastian, więc El go dosiada, odgryzając mu oko. Dobrze słyszeliście, już nie zda testu okulisty, które wypluwa prosto do ryja małolata z ich piętra, a Bev zamyka drzwi na rzep, oglądając przez Judasza miniserial, w którym wiedźma rzuca dzieciakami o ścianę, rozrywa cyklopowi krtani, zaciąga Janusza na bok, gapiąc się na końcu prosto w kamerę. Zero profesjonalizmu. Po czym Danny pokazuje ciotce księgę umarłych, która znowu sama się przerzuca na obraz kobity z kałamarnicą w mordzie. Obstawiam, że to też nic dobrego. Gdy rana Bridget się rozrasta, a jej głowa zaczyna przeciekać, więc próbuje popić, ale wyżyguje tylko robaki. Jeśli właśnie coś jecie, smacznego. A w międzyczasie Elka, śpiewając upiorną kołysankę, zwabia Cassie i wpierdala jej lewą piłkę, że stary właśnie wrócił i bardzo się kochają. Ta? To udowodni. Od tyłu. Na szczęście, gdy naiwniara otwiera drzwi, Beth i Danny ją wyrywają, a wkierwiona L drze mordę, żeby Beth otwierała drzwi tak, jak otwiera nogi dla zespołu. Ktoś tu jest zazdrosny. I Beth też wali w drzwi, wściekła, że nie jest żadną grupi, tylko techniczką od naciągania strun na fujarę. Po czym odwiedza kuchnię, gdzie Bridget robi na blacie słowiański przykuc. Mam przeczucie, że zaraz z niej coś wyjdzie. Jak się okazuje, zagryzając robaczki szkłem, po czym pluje na Beth i gdy obie schodzą
do parteru, ściera jej tarką łydkę. Do jakiej to sałatki? I gdy Rocco Balasco ją nokautuje, po przebudzeniu się pędzi za Denym, nadziewając się na patyka Cassie, który w całości połyka. Nie czas na popisy. A później powoli wyciąga jak za dużą wykałaczkę i pada na glebę, więc Denny jak na dobrego brata przystało związuje ją w worek, a Beth upiera się, że czas odsłuchać kolejny singiel księżulka. Pierwsze dwa okazały się hitem, więc. I dzięki swoim umiejętnościom technika od obskakiwania petardy odpala system audio bez prądu, dowiadując się, że opętani mają wyjebane na płomień i rozczłonkowywanie, a jedyne co działa to spierdanie. I księżulek przeciągał to przez 3 albumy, co za komercyjna szmata. A w międzyczasie Bridget ożywa i rzuca się na Cassie, ale Den ją ratuje, wpychając kosę w prześcieradło, które przenosi imprezę do kuchni i odwdzięcza się kosom w bicepsa. Serio, co to za sałatka? Po czym Bridget Jones żyga krwią i wbija Dandiemu kosę w cycki, a on dmucha szprajem w ogień, podpalając jej stuntmana. Gdy do Beth wentylacją zakrada się Ellie, która zamienia się w megafon, puszczając zjapy, że zło nie spocznie, dopóki jej nie pochłonie. Przestań, brzmisz jak moja była. Po czym Beth wbija jej śrubowkręt w szyję, co nie jest zbyt miłe, więc wiedźma rzuca ją do drugiego pokoju, dając dłuższą chwilę na pożegnanie się z umierającym Denny. No i co, pozbyłeś się księgi krzywoprzysięstwa? Po czym łapie ciotkę, uroczyście zapowiadając, że połknie jej duszę, a gdy wyczuwa, że jest w ciąży, stwierdza, że od razu doli dwie. Ja bym nie mieszał. Ale Kaśka podsuwa nożyce, które Beth aplikuje Elce do kinola i się wylogowuje, po czym uciekają z Kasi na korytarz, próbując bezskutecznie obalić drzwi, co im się udaje. W sensie udaje im się to zrobić bezskutecznie, gdy w międzyczasie El się budzi i wyciąga z kinola nożyce. Och, całe ogilała. I gdy Beth pożycza shotguna, tamta drze mordę i dosłownie leci do niej z łapami, więc skraca ją o kopyto, a później o grabę, gdy Janusz ożywa i przypierdala się, że to jego strzelba. W dupę sa ją wsadzi. Więc wraca mu ją prosto na mordę, gdy z mieszkania wychodzą Bridget i Denny, opłakując matkę, ale po chwili cała trójka zaczyna się śmiać. Ja jakoś nie łapię tego żartu. I gdy trupki krzyczą, że wszyscy umrą przed świtem, Beth ładuje się z małą do windy, która wypełnia się krwią, gdy gnojki zaczynają grzebać matce w bebechach. Jak chcecie kieszonkowe, to po prostu zapytajcie małe łajzy. Gdy książka przechodzi na stronę z finalnym potworem, który zakrada się na górę windy, a gdy pomidorowa wypełnia ją pod korek, spierdalają się na sam dół i wypływają z krwistym tsunami. Ta scena wygląda jakoś znajomo. A, moja studniówka. Po czym wybiegają na parking, dosiadając paskudne kombi. To już nie lepiej umrzeć. I o dziwo karawan odpala, ale zatrzymuje ich parking, a z dymu po paleniu gumiaka wyłania się wojowniczy żółw ninja, z którym bawią się w chowanego i udaje im się w ostatniej chwili przeturlać pod bramą, ale Cassie zostaje wciągnięta z powrotem. Może tylko zaprowadzą ją do Splintera. Na szczęście ciotka wbija z buta i oddaje szczał, pozwalając małej schować się pod ciężarówką, ale po rzuceniu klasycznym tekstem rzucają w nią sztylem, okradając z równowagi i próbują przemielić w rozdrabniarce. Ale Cassie zatrzymuje maszynę i ciotka się uwalnia, łapiąc za piłę i każąc małej znowu ją włączyć. Dopiero chciała... Ach, kobiety. Po czym tnie żółwia, wpychając go do rozdrabniarki, a gdy zostaje już tylko łeb jej siostry, który pyskuje, że skończy jak ich stara, skopuje go głębiej, odchodząc z piłą i Cassie. Nie wiem, jakie przesłanie miała ta reklama pił, ale podoba. A dzień później lalka mieszkająca 9 pięter niżej schodzi na parking schodami i okazuje się, że to Jessica z początku, która właśnie wybiera się do domku nad jeziorem. O, udanego wypoczynku! Ale zauważa wcześniej pozostałości po wczorajszej masakrze i gdy podchodzi bliżej, ze wszystkich stron atakują ją siły nieczyste, a resztę już znacie. Zeszczała się w gacie. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10, a szyderczy tytuł to... Rodzina zastępcza. Sierociniec. Przed wami szyderczy skrót filmu o głównym egzorcyście Watykanu, który próbuje uratować opętanego chłopca, zanim zmiażdży swój kibel. A teraz pójdziemy do spowiedzi. No, God, please, no! Gdzieś we włoskim Harrym Potterze ojciec Gabriel dojeżdża skuterynką ledwo ciągnącą jego spasione dupsko do opętanego, komplementując na wejściu fajną świnię. Skup się na robocie, a nie już o schabowych myślisz. A gdy pyta lokalnego Neo o objawy opętania, dowiaduje się, że chłopak zaczął mówić po angielsku. O kurwa, niedługo pewnie też zacznie pisać. Więc każe jego siostrze napierdolić
zapytać Ojcze Nasz, zamiast marnować czas na jakieś bazgroły, które nie mają na nic wpływu, a sam wchodzi do pokoju poligloty, który skowyczy, jakby niechcący zamoczył jaja w lodowatej wodzie. A gdy pocuje się, że może opętać kogo tylko chce, padre podpuszcza go, że nie da rady opętać nawet świniaka. I frajer przejmuje wieprzowinę, którą ojczulek od razu każe skasować. O, już myślałem, że zobaczymy świnię gadającą po chorwacku. Po czym przekonuje uwolnionego chłoptasia, że wszystko będzie kinder bueno, a tymczasem amerykańska rodzinka jedzie przez Hiszpanię i matka zwraca uwagę córce, że nie może się ubierać jak szmatławica, bo nie są już w USA. I dopiero na nią spojrzałaś, odkąd opuściliście Amerykę? A gdy pyta, jak się ma jej syn Henry, ten nic nie odpowiada, słuchając tylko muzyki, zamknięty w swoim świecie. Aha, czyli on będzie opętany? Po czym docierają do swojego Hogwartu, odziedziczonego po mężu, który rok temu wykitował, gdzie już trwają prace remontowe i przypałętał się jakiś klecha, już zwąchał darowiznę. Który składa Julie najszczersze wyrazy współczucia po śmierci męża, ale odpowiada mu z uśmiechem, że luzik. A Henry, łażąc po podziemiach, słyszy dziwne walenie. Oj? Chyba robole już walą twoją matkę. Po czym zagląda przez dziurę w ścianie, widząc, że coś tam pęka. Pewnie guma im pęka, będziesz miał nowe rodzeństwo. A gdy Amy remontuje swoje kopyta, słuchając składanki Star-Lorda, przerywa jej tamta bezwstydnica, tłumacząc nam, że są biedakami, którzy muszą wyremontować ten dworzec i sprzedać go, żeby mogli wrócić do USA. Obawiam się, że Satan może mieć trochę inne plany. Po czym prosi córkę, żeby zaopiekowała się swoim milczącym bratem, bo nie może go już słuchać. Co? No więc z miłą chęcią podejmuje się tego zadania, zatwierdzając środkowymi palcami. Czekaj, chyba nie jesteś zbuntowaną nastolatką w horrorze? To byłby pierwszy taki przypadek. Gdy padre nie pije, ciśnie swoim hypernakedem po Watykanie, trafiając na przesłuchanie, gdzie zbiera opier... za przeprowadzenie egzorcyzmu bez zgody zwierzchnika. To zgoda hodowcy świń nie wystarczy? Ale odpiera, że to nie był egzorcyzm, tylko prosta technika psychologiczna zastosowana wobec chwilowo zagubionego człowieka z dodatkiem teatru. Nie kojarzę spektaklu z ubojem trzody. Jednak amerykański kardynał i tak oficjalnie zapowiada, że mają zlikwidować stanowisko głównego egzorcysty, więc Amort wali na hejną podwójne espresso i zaczyna wymieniać wszystkie swoje tytuły. Po kofeinie wyłazi z ciebie straszny Maximus Decimus Meridius, przypominając na koniec, że zatrudnił go sam papież, więc jeśli mają problem, to niech gadają z typem w białym kapelutku i wychodzi. Zapomniał dodać, że zeszczy się w tym kiblu lub następnym. A tymczasem Mirki też znajdują nader interesującą dziurę w ścianie, więc oczywiście jeden z nich odpala racę, bo zgubili się ku... w Tatrach i przez ulatniający się gaz następuje boom, więc typ zostaje odwieziony do mamy, żeby pocałowała, a Majster Alfa stwierdza, że oni to się w ogóle boją tego budynku i uciekają. Każda wymówka jest dobra, obchlejusy zasrane, po czym Henry dostaje nagle trzęsiawek i przybiega do niego matka, dzięki czemu się uspokaja i po raz pierwszy od śmierci ojca przemawia. You're all going to die. O. A następnie zdrapuje sobie makijaż, którego nie miał, więc robią mu rezonans, ale wychodzi cały zajebisty i matka dostaje tylko ośrodek uspokajający, gdyby znowu się szarpał. Akcja dzieje się jeszcze przed wynalezieniem smartfonów. A gdy wracają do domu i Julietta go przytula, mały zboczeniec łapie ją nagle za cyca, wyjeżdżając z roszczeniem, że nigdy nie karmiła go piersią. Właśnie, mnie też nigdy nie karmiłaś. Po czym pokazuje swoją nową skaryfikację i żąda przyprowadzenia mu księdza, więc proszę o pomoc ojca Tomasa, który z miłą chęcią daje sobą pier... o komodę, gdy małolat narzeka, że nie o tego klechę mu chodziło. Nie wybrzydzaj, mały obsrańcu, bo żadnego nie dostaniesz. A tymczasem ojciec Amor dołącza do Jana Pawła III, który pochwala spasionego gladiatora za jego żarliwość w poszukiwaniu prawdy. Jest prawie tak wielka, jak w poszukiwaniu hamburgeru. I zaleca mu zainteresowanie się przypadkiem małego gówniaka z Hiszpanii, który mocno niepokoi białego papę. Więc Padro Nepio zapoznaje się z aktami sprawy i wsiada na swoje dwukołowe Ferrari ze skarpetkami w komplecie. Podobno zwiększają maksymalną prędkość o 0 km. Ale po dotarciu do Hogwartu, matka jest sceptyczna, dlaczego w ogóle kościół się tym interesuje, więc na spokojnie sugeruje jej, że tylko obejrzy syna i wyda opinię, a ona już zrobi z tym, co zechce. Zostawienie małego chłopca samego z księdzem jeszcze nigdy nie skończyło się źle, więc i włazi do pokoju Henryka, gdy tamten śpi, ale gdy ojczulek zaczyna się modlić, gówniak nagle się budzi i przemawia swoim skacowanym głosem. Your prayers
Aż boję się pomyśleć, co będzie po mutacji. Więc Amore wyciąga złote Oreo, od którego małemu wyłażą podwójne gały, a po chwili gówniarz zrzuca krzyż ze ściany i wypowiada imię zdziwionego księżulka, przywołując jego koszmar z wojny, gdy jako partyzant stracił cały swój oddział. Myślałem, że w tym wieku wyglądał bardziej gladiatorsko. Po czym nagle Henryś dostaje kłaczka w ryju i wyrzyguje martwego ptaka, więc książę klepie w matę i przedstawia matce w telegraficznym skrócie, że mają przejeb, a jedynym sposobem, żeby uratować syna, jest ofiara na tacę, to znaczy głęboka wiara. A gdy pyta niuńkę, czy Henry przeżył jakąś traumę, odpowiada, że był świadkiem, jak jego ojciec został nabity na patyk w wypadku samochodowym. A nie był już wtedy opętany? Bo nie wygląda, jakby nie był. A tymczasem Amy, słysząc, że ktoś gra w kręgle, włazi do pokoju małego brata, który szczerząc mleczaki informuje, że jest w piekle. A gdy przerażona łania ucieka, dzwoni do niej ojciec. A ten czego znowu? Przecież nie żyje. Poinformować, że wszyscy zginą, więc mała biegnie na dół, wykrzykując, co się wydarzyło, a gdy Julia pyta księdza, co teraz, ten bez namysłu odpowiada: kawa. Włosi z Sydney. Po czym tłumaczy wikaremu, że do pokonania demona muszą znać jego imię, a ich nieustająca modlitwa będzie powodowała u niego taki ból, że w końcu się zesra. A to nie chodziło o liczbę lajków? Nieważne. I rzuca nagle, że młody musi się wyspowiadać, bo inaczej nie przejdzie przez system, ale gdy zaczyna, że ostatni raz u spowiedzi był aż 8 miesięcy temu, grubas mu przerywa i z góry rozgrzesza wszystkie grzechy eliksirem, zupełnie jakby nie miało to znaczenia. Po czym instruuje ulizańca, żeby nieustannie powtarzał swoją ulubioną modlitwę i pod żadnym pozorem nie reagował na to, co powie lub zrobi demon. A, czyli ma postępować jak z idiotą w komentarzach. I zaczynają dożynki w pokoju małolata, który już na starcie zapowiada, że będzie ich jebał, aż dojdą i będzie im głupio. Rodzice tego szatana się nie popisali. Ale zaczynają egzorcyzm, żądając, żeby bydlak wyjawił swoje imię i podał prognozowaną datę opuszczenia dzieciaka, gdy nagle gaśnie światło. Znowu nacisnąłeś dupą wyłącznik i przed Gabrielem staje niuńka o pokaźnych brwiach i imieniu Rosaria, która twierdzi, że pozwolił jej umrzeć. Ale dlaczego? Przecież jest ładna. A gdy ojczulek upiera się, że jej dusza spoczywa w pokoju, pupcia twierdzi, że właśnie gnije w piekle i opada na łóżko, zmieniając się z powrotem w gówniarza, który wspomina wikaremu o jego ukochanej Adeli, nazywając ją Żadna praca, nie hańba. I nie wytrzymując, ministrant rzuca się na małe chamidło, więc Gabriel go odciąga, a później wysłuchuje, że Adella była miłością jego życia, ale bardziej kochał Boga, więc musiał ją zostawić. Jej samoocena na pewno potem wzrosła. Więc padre pyta go, czy żałuje za grzechy i gdy potwierdza, daje mu kolejne rozgrzeszenie. Nie wiedziałem, że gadanie o dupach to spowiedź. Po czym padre Amore olśniewa, że demon wspomniał o złapaniu przynęty, więc każe młodemu kaznodziei czuwać przy pokoju obsrańca, a sam wychodzi na zewnątrz, odkrywając watykańską pieczęć. Logiczna seria wydarzeń. Więc ściąga wieczko swoim Kawasaki Vespą, gdy na krzyżu wybija 18, a wikary daje się zwabić do pokoju opętanego gówniarza, nad którym oczywiście się nachyla i traci kawałek ucha. No kto by się spodziewał? Gdy Amy lata po pokoju jak cerata, chowając się w szafie, gdzie atakuje ją niewidzialny Freddy Krueger, a matkę łapie w łóżku czyjaś łapa, zaciągając ją pod materac. Właśnie tak się kończy masturbowanie. Gdy Amor w najlepsze bawi się w efekty pirotechniczne, zrzucając do krypty palący się kawałek szmaty. Nie no, podpal jeszcze swoje bąki. A później wraca do środka, wyciągając niuńki z opresji przy użyciu tai chi doktora Strange'a i prowadzi wikarego na zewnątrz, pokazując mu symbol, który rozpoznaje jako hiszpańską inkwizycję. No przyznam, że hiszpańskiej inkwizycji się nie spodziewałem. A później schodzą w podziemia i przebijają się młotem do katakumb, które Watykan chciał za wszelką cenę ukryć, więc oczywiście zostawił na wejściu swoje logo, pomyśleli, gdzie znajdują zwłoki członków kościoła, którzy poświęcili się, żeby demon nie wydostał się na zewnątrz, przynajmniej do powstania tego filmu. A gdy elf nie może otworzyć kolejnych drzwi, pożyczają klucz prosto z bebecha martwej stripteaserki, która tańczyła w klatce. Smutno tak umrzeć w miejscu pracy. Gdy Jan Paweł IV, wyczytując, co się tam działo za czasów hiszpańskiej inkwizycji, której się nikt nie spodziewał, dostaje ataku filmowego zawału, a gdy tamten wredny syn pyta, co Amo
Voldemort znowu odstawił, papa żyga mu krwią prosto w mordę. I po to zadajesz głupie pytania? A tamci schodzą jeszcze niżej, znajdując pamiętniczek legendarnego egzorcysty, z którego wyczytują, że sam został opętany, bo ten devil jest tak potężny, że przejmuje kilka osób naraz. I to cię tak cieszy? A po długim i dogłębnym procesie tentegowania w głowie dochodzą do wniosku, że ojciec Ohada został opętany, zanim przekonał królową Izabelę do inkwizycji, więc lata tortur i okrucieństwa to tak naprawdę sprawka szatana, ale kościół to zatuszował, bo nie chciał ujawniać swojego usprawiedliwienia, logiczne. A gdy Satan miota na górze kobietami, papa Amarant odkrywa, że demon próbuje zebrać armię upadłych aniołów z mapy jak Pokémony i zniszczyć kościół. O nie, kto wtedy będzie oddawał tyle pieniędzy do skarbu pa... A nie, czekajcie. A gdy dowiadują się, że jego imię to Amadeusz Mos, ten Asmodeusz, Belzebub puszcza lalki i Amy wbija małolatowi strzykawkę uspokajającą, a tamci ogarniają, że tak jak z Ohadą, demon zwabił tu Amora, żeby przejąć nad nim kontrolę i czynić zło w sutannie. Mógł się po prostu przebrać. Po czym Ojczulio stwierdza nagle, że musi się wyspowiadać, więc smęci, że walczył jako partyzant przeciwko faszystom i wszyscy jego kompani zginęli, więc postanowił nadać swojemu życiu sens, oddając je Bogu. Kojarzycie? Ten na górze. Ale 8000 schabowych później, fajna pupcia twierdziła, że nocami rżnieją diabeł, który wygląda jak on, i wzięła mu ptaka do gęby, odgryzając łepek. Musimy popracować nad twoją techniką, skarbie. I olał ją, przekonany, że była chora psychicznie na wora, ale gdy skoczyła na dynkę do basenu bez basenu, dotarły do niego plotki o wykorzystywaniu seksualnym za murami państwa watykańskiego. Nie gadaj! I nadal mu ciąży, że jej nie pomógł, więc młodszy kolega po fachu pociesza go, że jest zajebistym księciem i rozgrzesza raz a dobrze. Tak fest, po sam sakrament. A po krótkim briefingu i uzbrojeniu w słowo Boże wchodzą do opętanego zasrańca, który w międzyczasie napierd się z Rokim, zaczynając się żarliwie modlić, ale mały karakan miesza im we łbach jak tanie wino, pokazując laski wciągające Angry Birdy i obnażające swoje bimbały. Pudło. O wiele za stare. Ale dalej ostro na zdrowaśki, aż w szatanie coś pęka i uruchamia pożal się Boże efekty specjalnej troski, po których dzieciak pada, a na jego brzuchu pojawia się ogłoszenie duszpasterskie, że Bóg poszedł na przerwę. Właśnie. Co on robi przez cały film? A, nie istnieje. Po czym Amy zostaje opętana i włazi na sufit niczym Spider-Boy, z którego po chwili zwala się na łeb. A że Padre nadal gra niedostępnego, mały wiesza wikarego za szarfę, a Amy przyszpila starą i dosłownie gryzie rękę, która ją karmi. Więc nie mając wyjścia, Padre Amore w końcu daje się opętać, uwalniając resztę i rodzinka ucieka samochodem. Przyślijcie pocztówkę! Ale stary dziad nie daje za wygraną i próbuje zrobić z siebie żrandol, jednak szatan klika Anulu i sprowadza go do jaskini Batmana, gdzie objawia mu się sama Maryja. Matko bosko. Ale okazuje się, że to tylko crazy dupka w cosplayu, po czym pojawia się wikary, uparcie się modląc i namawiając Padre, żeby dołączył, co w końcu daje efekt i japa rozdziawia mu się na pół kilometra. W Mumii wyglądało to lepiej 25 lat temu, ale gdy Satan popuszcza Amarantowi, nasyła na niego rozarię, która robi mu coś, a z puszki wychodzi Adella i łapie wikarego. Najgorzej, jak trafisz na swoją byłą przy egzorcyzmie. Więc używa swojego magicznego medalika i pęka jej dupa, a Amort pożycza krzyża, którym odpycha niuńkę i wspólnie zaganiają ją do piekła, waląc później gorzały z gwinta. No to pod ten kościół. A po szóstce z plusem od samego Jana Pawła VIII, kardynał Makumba zapowiada, że czeka ich jeszcze 199 sequeli, więc gruby chętnie przybija piątkę, bo wie, że już go w nich nie będzie. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 5 na 10, a szyderczy tytuł to... Detektyw Spaghetti. Komnata tajemnic. Przed wami szyderczy skrót pełnometrażowej reklamy lalki, która wyrusza do prawdziwego świata, żeby pozbyć się cellulitu. A teraz posłuchamy rozterek plastikowej Juni. No, God, please, no! Gdzieś w podróbce Odysei Kosmicznej baba zza kadru twierdzi, że od zaorania dziejów dziewczynki bawiły się lalkami bobasami, ale pewnego dnia objawiła im się Margot Robbie i natychmiast przerzuciły się na Barbie, dokonując lalkobójstwa. Ale jak ja tak robię siostrzeńcowi, to wszystkim przeszkadza. Po czym w Barbilandzie Dziunia wstaje ze swojego wyra i wita się z resztą Barbie, które wykonują tu większość prac, łącznie z wywożeniem śmieci, bo o parytet w tej branży
branży kobiety walczą najmocniej. A później wyskakuje z laczków ze swoim erektostopiem i bierze czeczeński prysznic, spożywając studenckie śniadanie, po którym wlatuje do swojej różowej fury i jedzie do bardzo ważnej pracy, którą zaskakująco nie są odwierty ropy na oceanie, a głównie siedzenie na dupie i klaskanie do wszystkiego, co powie lub zrobi inna Barbie, po czym wpada na plażę, gdzie wszyscy witają się przez zasrane 20 minut. Hej Barbie! Hejka Barbie! Heja Barbie! Cześć Barbie! Cześć, cześć, cześć Barbie! Dobra, cześć i spier... A plażowy Ken, żyjący tylko dla jej atencji, próbuje przyszpanować ujeżdżaniem plastikowych fal, ale tylko się od nich odbija, odnosząc poważne obrażenia. Może już nigdy nie osiągnąć erekcji, co w sumie niewiele by zmieniło. Po czym Ken, made in China, nabija się z niego, więc twardo mu grozi, że zaraz mu przetrzepie i kłócą się, kto komu będzie trzepał bardziej. Dywan? Na szczęście różowa ich rozdziela i po rentgenie u Barbie ABCD okazuje się, że nic nie jest złamane. A wieczorem w domku Landryny odbywają się standardowe szpagaty na suficie z udziałem wózków inwalidzkich wszystkich raz. No fajnie, ale nie widzę nigdzie cyganów. I gdy wszyscy srają szczęściem, jak jest cudownie przekonani, że będzie tak już zawsze, Barbex wyjeżdża nagle z zapytaniem, czy zdarza im się myśleć o śmierci, i przerażona sala wciska pauzę. Dosłownie nie myślę o niczym innym na każdej imprezie. Więc wciska im plastelinę, że tylko się przejęzyczyła i pulpety wracają do palenia kalorii, a gdy Ken sugeruje później nocowanko, Barbie w ogóle nie łapiąc, że do niej zarywa, sugeruje mu, żeby zjeżdżał. A dobrze wie, że nie wziął rolę. Po czym Bambi zasypia nadal myśląc o śmierci, a kolejnego dnia wali jej z japy, zmyślona woda jest lodowata, a gofer się przypala i do tego jeszcze spertala się z rusztowania. Nie mówiąc już o tym, że nie założyła kasku, a gdy przychodzi na plażę, dostaje nagle płaskostopia, na widok którego reszta Barbie puszcza bełta, sugerując, że musi odwiedzić dziwną Barbie, która patrząc na jej platfusy stwierdza, że ten jej Ken na pewno nosi wzgórze upchnięte w gaciach. Jeśli masz na myśli wzgórę kłonowy, to już bardziej. A gdy Barbara wyznaje, że myśli o śmierci, Barbie twierdzi, że otworzyła portal do prawdziwego świata, gdzie dziewczynka, która się nią bawi, przeżywa jakieś rozterki, co wpływa na nią i przez to dostaje celulitu. Póki co logiczne. Więc musi ją odszukać i pomóc w rozwiązaniu jej kryzysu, mając do wyboru dwa buty. Niebieską, która sprawi, że zapomni o tej rozmowie, albo sandała, który pokaże jej, jak głęboko sięga królicza nora. Spokojnie, Warner Bros. Kradną sami od siebie. Po czym okazuje się, że portal to tylko taka przenośnia i musi z buta do Los Angeles. Ale gdy rusza swoim Chevroletem Trabantem, okazuje się, że dołączył do niej Ken, którego niechętnie zgadza się zabrać, bo kto chciałby jechać z takim obszczanym żulem jak Ryan Gosling? Po czym cisną przez kolejne przedstawienia szkolne o głodowym budżecie, aż wjeżdżają na rolkach do LA, gdzie Barbie czuje się nieswojo, bo faceci patrzą na nią jak na mięso z dziurami. Wiedzieliście, że wszyscy mężczyźni to świnie? A zamiast budowlańczyń wpadają na bandę wieprzów, która rzuca z boczone komentarze, więc Blondie grzecznie ich uświadamia, że ani ona, ani Ken nie mają siusiaka. Dobrze wyprostować takie rzeczy na wstępie. Po czym jakiś typ oczywiście strzela jej klapa na dupsko i niuńka z automatu strzela go w ryj. Zaraz, czyli to typowe męskie zachowanie, które praktykuje 100% mężczyzn w prawdziwym świecie, nie jest społecznie akceptowane? Tyle się uczę. Więc zmieniają ubrania na trochę mniej idiotyczne i Barbie próbuje się skupić, żeby odnaleźć swoją dziewczynkę, a Ken odkrywa, jak męski jest ten świat i wszyscy faceci to skoksowane karki i szefowie wielkich firm, którzy rządzą kobietami, w kółko powtarzając, jacy są męscy. Podobno trafili do prawdziwego świata, a Dziunia dociera do wspomnień swojej bawicielki, widząc nastolatkę o wiecznie niezadowolonej, przemądrzałej gębie. O, świetnie, kolejny na uprzywilejowana i wiecznie pokrzywdzona gówniara. Już ją kocham. Po czym ruszają razem z Kenem do jej szkoły, gdy do korpo szczurni Mattela dzwoni agent FBI, informując o ucieczce dwójki blondasów z Barbilandu i każąc sweterkowi ich znaleźć. Bo jeśli angażuje się już FBI, to sprawa dla cywila. Więc rusza z tym na samą górę, gdzie matka nadętej nastolatki akurat rysuje projekty Barbie, które dręczą problemy natury egzystencjonalnej. Jakoś nigdy nie dręczą
męczą jej problemy natury matematycznej. Po czym typ przerywa spotkanie przy głupów dowodzących, przekazując głuchym telefonem info o ucieczce blondasów i Colin Farrell spada się aż z taboretu, zapowiadając, że Dziunia musi trafić z powrotem do pudła, ale jej odpowiednik z Barbilandu, z tego świata czy... która znajduje w szkole Saszę, dowiadując się, że dziewczyny miały przez nią koszmarne dzieciństwo, bo od zawsze wprawiała je w kompleksy, cofnęła feminizm o 50 lat, a w ogóle to jest faszystko. I stworzyła ją kobieta, a nie męscy szowiniści. Co za ironia. Więc odchodzi zmiażdżona jak kasztan, gdy Ken dowiaduje się o patriarchacie i podniecony próbuje się wbić na krzywy ryj na stanowisko dyrektora, doktora i ratownika, ale nawet z plaży go wyrzucają. No to pozostało już tylko bycie youtuberem. Więc żeby zaimponować Barbie, wraca do Babylandu szkolnymi przedstawieniami, żeby uświadomić resztę kamratów o nowym, cudownym ustroju. I z jakiegoś powodu też o kuniach? A Landrynę zabierają małpy z Mattela i szefu przekonuje ją, że wszystkie jej problemy skończą się, jeśli tylko wejdzie do tego wielkiego pudła. Nie oszukuj, to nie jest trumna. Ale Barbex w ostatniej chwili przed BDSM ściemnia, że ma sraczkę i daje girę, więc banda idiotów rusza za nią, rzucając się tylko jak banda idiotów. Mówiłem już, że to banda idiotów? I pupcia, przemierzając fabrykę drzwi, wchodzi do pokoju wyroczy tej starszej baby, która częstuje ją herbatą i pociesza, że wygląda dobrze. Jak na przeterminowany pasztel, zdradzając, że najlepiej uciec głównym wyjściem i przy okazji wyjawiając, że ma na imię Ruth, czyli to projektantka pierwszej Barbie? Wow, mam to w dupie! Po czym bandę idiotów zatrzymuje bramka na kartę, a po Barbie podjeżdża Gloria nowiusieńkim Chevroletem Corollą, w której okazuje się, że chodzi o jej wspomnienia, a nie o jej córki. O, super, czyli możemy się już pozbyć tej małej, przemądrzałej, po czym gubią pościg metodą na GTA, a Barbie postanawia je ukryć w Barbilandzie, więc wsiadają na rolki i ruszają w kolejną serię szkolnych przedstawień. Pojawi się w końcu ten wilk, ale Lalkoland okazuje się jakoś dziwnie męski i koniarski. A willę Barbie przejął Ken Zdobywca, robiąc z niego pałac dla swoich twardzieli, który już schodzi w prawdziwym świecie jak ciepłe bułeczki, czyli... co? A do tego za 48 godzin zamierza zmienić konstytucję, dzięki czemu Keny uzyskają władzę absolutną, po czym wyrzuca Barbie z jej własnego domku razem ze szmatami. Skąd on wziął jaja? Przez co Landryna totalnie się rozkleja, przyjmując pozycję niezaangażowanej dziewicy, a w prawdziwym świecie już lecą reklamy z nową depresyjną Barbie. Czyli gdzieś tam latają reklamy ze mną i moim wielkim ku... Po czym Gloria, widząc, że jej idolka się poddała, wyjeżdża z Kenolandu, jak się okazuje, z Alanem, który chce uciec od tej toksycznej męskości, więc bez powodu napi***ala robotników. No i to jest zdrowa męskość. Gdy Sasza nagle wypala, że muszą ratować Barboland, bo jej matka od dziecka wierzyła w Barbie, a jej bazgroły były świetne, więc zabierają Alana psychopatę i zawracają do tyłu, trafiając do dziwnej Barbie, gdzie ta stereotypowa twierdzi, że nie jest piękną kobietą, a narratorka z początku nagle się odzywa, że obsadzenie Margot robi średnio pasuje do narzekania na urodę. Już dajcie jej spokój, i tak nie ma lekko z tym kartoflanym ryjem. Po czym Barbie wymienia listę rzeczy, których nie może zrobić, bo tak naprawdę jest do niczego, na co Gloria, twierdząc, że bycie kobietą jest niemożliwe, wymienia jej całą litanię sprzecznych cech, jakich oczekuje się od kobiet, na przykład... No dobra, nie słuchałem. Dodając na koniec, że nie dość, że kobiety robią wszystko źle, to jeszcze za wszystko są obwiniane. Nawet mnie nie dzięki czemu odkrywają, że jej bidolenie wybudza Barbeksy z patriarchalnego transu, więc odciągają pozostałe lalki od Kenów, a Gloria Victis je wybudza swoimi srebrnymi myślami, werbując do buntu przeciwko opresji. Jakbym czytał Orwella. A gdy wszystkie Keny grają wszystkim Barbie weselne przyśpiewki, te bezczelnie flirtują z innymi Kenami, żeby ich skłócić, przez co kolejnego dnia dochodzi do lądowania w Normandii naszych czasów, gdzie Keny bezlitośnie wykręcają sobie suty i walą z zabawkowych strzałek, po czym dochodzi do Kenorgazmu i chłopaki musicalują o byciu wiecznie sfrendzonowanym Kenem, o którego nikt nie walczy, bo zawsze jest numerem 2. O, jak kupa. Godząc się w końcu ze swoją tożsamością i jednocząc z resztą eunuchów, gdy podstępne lalki przegłosowują w międzyczasie zachowanie obecnej konstytucji, Barbie znowu rządzą. Czyli wracamy do punktu wyjścia, nie czuję absolutnie nic. A gdy chłopaki podjeżdżają na koniach ze świętego Grala i ogarniają, co się stało, Ken biegnie do sypialni beczeć jak Ken, gdzie Barbie o dziwo go przeprasza, że nie potrafiła go docenić. Wiesz, jakbyś go najskuteczniej przeprosiła?
A nie, nie macie tych. Wyjaśniając Blondasowi, że musi odkryć, kim jest bez niej i dzięki temu uświadamia sobie, że Ken to on, tak samo jak reszta Kenów. Warto było czekać cały film, aż uświadomią sobie, jak mają na imię. Po czym szef Marvela, który jest tak nieistotny, że wspominam o nim ponownie dopiero teraz, dogaduje się z prezydentówną, że od teraz Barbie i Keny będą traktowane na równi, a Gloria proponuje produkcję przeciętnej Barbie, która może kimś jest, a może nie jest. I to jest ideał, do którego dziewczyny powinny dążyć. A duch Ruth Handler wyjaśnia, że projektując stereotypową Barbie, nigdy nie miała dla niej zakończenia, po czym pokazuje Landrynie jakieś archiwalne nagrania czyjegoś macierzyństwa i znika. Bo żadna stara baba nie przegapi okazji, żeby przypomnieć młodej, że musi rodzić bachory. A już w kolejnej scenie Barbie decyduje, że będzie żyła jako normalny człowiek i pierwsze co robi, to oczywiście odwiedza ginekologa. Łapiecie? Bo nie ma ci... Moja prawdziwa ocena tego filmu to 5 na 10. Przed wami szyderczy skrót filmu o najzwinniejszym mordercy w sukience, który ukrywa swoją tożsamość przed naszymi oczami. Am I gonna die a virgin? A teraz odbierzemy niechciany telefon. No, God, please, no! Gdzieś na infolinii dla biliarderów blond niuńka czeka przy wodopoju na przyszłego ojca swoich dzieci, którego poznała w aplikacji do umawiania się na bolca. Tak zaczynają się najpiękniejsze historie dla wnuczków. A gdy pan zapychacz gubi drogę i do niej dzwoni, okazuje się, że Baby Spice jest panią profesor wykładającą na uczelni na temat slasherów. No co za zbieg okoliczności! Więc oczywiście rozkładają ten gatunek na części pierwsze, wspominając o zamaskowanym mordercy, końcowej dziewczynie czy nieodbieraniu telefonów, do czego to może nawiązywać? Po czym typ zwabia ją na zewnątrz i dostając nagle chrypki, uświadamia ją, że wlazła właśnie do ciemnego zaułka i stawia jej pałę z jej własnego przedmiotu. Zawsze chciałem to zrobić babi od matmy. Chociaż zakopanie jej żywcem też było spoko. A po chwili wyskakuje jako zamaskowany wikary i zadaje jej tyle ciosów nożem, że aż zwraca sok z piwa. Jeśli spodziewałaś się dziś innego dźgania, zaklaskaj. A gdy Ghostface zdejmuje swój face, okazuje się, że kryje się pod nim D'Artagnan. En garde, syny, który zrzuca sutannę i wracając do akademika mija środę z parą, obiecując, że dołączy do studenckiego melanżu, jak tylko jego współlokator Greg skończy projekt z hiszpańskiego. Z czym może mieć problem, leżąc pocięty w lodówce? Po czym Dexter dodaje kolejne trofeum do kolekcji, a gdy już ma otworzyć lodówkę, nagle dzwoni do niego Greg, też mając zachrypnięty głos. Ma tam w środku zasięg? Więc Jason przeprasza go, że już kogoś zabił, ale dostał masywnych sinych jajec i jara się, że to było jeszcze fajniejsze doświadczenie niż się spodziewali. Aha, czyli zabijanie jest spoko, tak? To idę zajebać tego typa spod piątki. A no tak, ja nie mieszkam w bloku. Po czym opisuje, jak z każdym dźgnięciem Blondie stawała się dla niego coraz bardziej schabowym. Ale Greg sprzeciwia się, że nie była tylko kawałkiem świni, a jego profesorką od slasherów. I to jak inspirującą. Po czym przekonując Jasona, że jest w mieszkaniu, gra z nim w gorzko-gorzko, kierując go do lodówki, gdzie znajduje Grega tylko w wersji puzzle, jak on z nim jednocześnie gada. A za jego plecami pojawia się Ghostface Killa w mocno schodzonej masce, który bezlitośnie go dziurawi i nawet prośby, żeby przestał, nie działają. Spróbuj bardziej, no weź. A gdy Flash przypomina, że mieli dokończyć film Richiego z poprzedniej części, Ghost twarz odpowiada, a kogo k***a obchodzą filmy i go zażyna. Jest kilka osób, których obchodzą. Czuję się urażony. A tymczasem świrolog ciśnie Samantę, że przychodzi do niego od tak dawna, a nadal się w pełni nie otworzyła. Ojej, za dużo na niej zarabiasz. Więc opowiada mu w końcu, że jej ojcem był Billy Loomis, seryjny morderca z pierwszego krzyku, a jej chłopak Richie też okazał się seryjniakiem i był z nią tylko dlatego, że idealizował jej ojca. Już nie bądź taka skromna. A gdy Richie razem ze swoją prawdziwą dziewczyną Amber zrobili masakrę w poprzedniej części, mądrzy ludzie internetu uznali, że tak naprawdę to Samantha dokonała wszystkich morderstw, wrabiając ich i to ona za wszystkim stoi. Kiedy wyraźnie widzimy, że siedzi, po czym Siwy zapytuje, w jaki sposób powstrzymała Richiego przed zabiciem jej i jej siostry, na co odpowiada, że normalnie dźgnęła go 22 razy, poderżnęła gardło i strzeliła mu w łeb. Czyli mówi, że może pojawić się w sequelu. A gdy wyznaje, że robiąc to
czuła, że postępuje słusznie, świrologowi od razu kurczą się jądra i ogłasza Fajrant, twierdząc, że nie jest uzbrojony na takie pacjentki. Opowiedz mi, jak się poczułeś w tym momencie. Oj, nasz czas już minął, to będzie 6000. Więc obrażona Sam podnosi swoje meksykańskie słodkości i wychodzi, wracając do współlokatorki Queen, której kluczem do szczęścia w życiu jest różnorodność. Czyli innymi słowy, ujeżdżanie tsunami kuta, gdy samica dowiaduje się, że jej siostra Tara poszła na studencką popijawę, lokalny naganiacz już próbuje ją zaciągnąć na pięterko pod pretekstem r***ania, bo tak naprawdę chce porozmawiać. Ale nagle pojawia się nadopiekuńcza Samara i bez chwili zawahania razi typa prosto w jaja. Wyobrażacie sobie, że jesteście na imprezie i nagle jakiś facet przybiega rażąc laskę w pierogarnię? Ale by było śmiesznie. Na co podkarwiona środa odgraża się, że będzie ujeżdżać każdego ptysia, na jakiego będzie miała ochotę, nawet jeśli będzie przymocowany do przygłupa. Tak jest, potrzebujemy więcej sybiksów na tym świecie. Po czym nagle przybiegają szlaufy z imprezy i oblewają przyszłą dziedziczkę mojego majątku drinkiem, wykrzykując, że jest morderczynią, na co Sam jest wściekła. Gdyby tylko raziły ją paralizatorem, to spoko, ale to już nie jest spoko. Po czym wracają do siebie i Tara dziękuje Chadowi, że też próbował powstrzymać naganiacza przed zaciągnięciem jej na górę. Gdybyś była brzydka, nie byłoby tej rozmowy. A on wyznaje jej, że jest very special i następuje 8-minutowa pauza, wskazująca na to, że zaraz pierdolą zarazki, ale nagle Kiła wbija po telefon jak do siebie, bezczelnie pytając Chada, czy zblokowała mu bolcowanie. Może jeszcze tam nasraj. Gdy Miss Mokrego Swetra siedzi na dole, obserwując typa z bloku naprzeciwko, nagle rzucając się na jego migdałki, bo jak się okazuje, w tajemnicy się z nim spotyka. Nie dziwię się, też chciałbym ukryć takiego trola przed znajomymi. Po czym w telewizji mówią o morderstwie tamtych gamoni z początku, wspominając o znalezieniu na miejscu masek Ghostface'a, które zdobyły popularność dzięki serii filmów Stab. Bo w serii horrorów Krzyk istnieje seria horrorów Dźgnięcie, która parodiuje tę pierwszą serię. Zaraz, to znaczy, że Szyderczy Skrót to parodia mojego życia? Na co Samowi od razu odwala i przekonana, że ducho Face na nie poluje, każe się Tarze pakować, a sama łapie za nóż. Chcesz uciekać, czy przyrządzisz mi pyszne burrito? Wysyłasz sprzeczne sygnały, skarbie. Ale niespodziewanie dzwoni Wayne Bailey, ojciec Kiły i detektyw, który informuje Samantę, że znaleźli na miejscu zbrodni jej prawo jazdy i wzywa ją na 13 posterunek. A może to był 14? Nie jestem pewien. Ale gdy rusza tam razem z Wednesday, na telewizor dzwoni nagle Richie. Mówiłem, że strzał w łeb to za mało? Więc środa każe nie odbierać, więc Samantha chętnie odbiera, słysząc zachrypnięty głos, który twierdzi, że uchronił je obie od śmierci z rąk tamtych paszteciarzy, po czym odgraża się, że je wypatroszy. Logiczne? Gdy zbliża się do nich podejrzany typ w kapturze gadający przez telefon, ale na szczęście tylko je mija. To pewnie tylko jakiś inny morderca, który zabłądził na planie. Ale gdy Sam odgraża się, żeby duch lepiej pilnował swojego tyłka, zachodzi od niego Tarę, więc go odpychają, uciekając do sklepu, gdzie sztyletuje dwóch łysych. Bóg odebrał im włosy, a ty odbierasz im życie? A gdy załatwia właściciela żabki, laski bawią się z nim w chowanego i zwalają mu na łeb hałdę pieczywa, widząc później tylko maskę. Brawo! Po czym trafiają na przesłuchanie do Wayne'a, który tłumaczy się, że dostał ich sprawę ze względu na swoją córkę Queen. Pamiętacie? Te od ujeżdżania Legionu Kut. Gdy niespodziewanie nadjeżdża agentka FBI swoimi nożnymi czołgami, która przedstawia się jako Kirby Reed i twierdzi, że śledziła aktywność online gamoni z początku, zanim przeprowadzili się do Nowego Jorku. Czyli historię ich masturbacji też znasz na pamięć i jak się okazuje, chodziła do tego samego ogólniaka co Samantha, po czym ewidentnie Lona zapewnia Siwego, że jeśli on pokaże jej swoje, ona pokaże mu bobra. Myślę, że uczciwa oferta. Więc Wayne prezentuje jej maskę, którą Ducho Ryj zostawił w sklepie, posiadającą DNA zabójców z Krzyku 4, po którym Ferbi ma do dziś pamiątkę. I po którym producenci do dziś mają długi? A gdy niuńki się zwijają, przed posterunkiem wyrasta im nagle Monika z przyjaciół, której Sam nie trafia, ale Tara już owszem. Za to, że napisała książkę o morderstwach w Woodsboro, nazywając Samantę urodzoną morderczynią. Chyba braku wiary w miłość. A tymczasem w porno dla miłośników schodzonych stóp Sigmund Freud słyszy pukanie do drzwi i okazuje się, że to sztylet do niego, po którym Ghostface pożycza teczkę Samanty. Ostrzegam, że będzie tam mnóstwo fragmentów o naszym seksie, więc jeśli masz słabe nerwy, to... A później Mindy, rozkminiając zasady budowania filmowej franczyzy i próbując odgadnąć motywację morderców, podkreśla, że każdy kolejny sequel musi mieć większy budżet, większą obsadę, więcej scen gadania o
większej ilości scen gadania. I ostrzega, że franczyza może iść naprzód tylko jeśli uśmierca główne postacie, co oznacza, że wszyscy mogą zginąć. Więc nerd od razu pyta, czy to znaczy, że umrze jako prawiczek. Widzę cię pierwszy raz w życiu, ale... Tak. I to samo dotyczy podejrzeń. Każdy może okazać się mordercą. Ale gdy wszyscy wykluczają Samantę, Ethan się sprzeciwia, że te internetowe teorie mogą być jednak Dopiero skończyła Hogwarts, a już bluzga. A tymczasem Siwy donosi info o zabitym Freudzie i kolejną pozostawioną maskę, dzięki której dochodzą do wniosku, że zabójca odlicza je aż do Billego Loomisa, czyli ojca Samanty, a gdy do niej dojdzie, zamorduje ją i Tarę, bo arytmetyka jest dla niego bardzo ważna. Jednak gdy Britney Spears wychodzi, nieufny Lisek każe Jackowi za kadrem znaleźć o niej jak najwięcej info, chociaż nigdy go nie widzimy. Wszyscy wiemy, że nie ma tam żadnego Jacka i będziesz to musiał zrobić sam, frajerze. A tymczasem w telewizji znowu srają na moją niuńkę, która załamuje się tym całym hejtem, ale Chad pociesza ją, że wszyscy tu obecni tworzą drużynę Power Rangers. W sumie wszystkie rasy są. Gdy pasztet z naprzeciwka zauważa Ghostface'a w pokoju gościnnej w kroku, ale zamiast jego krzyków ostrzegawczych słyszą tylko dźwięki szamotaniny za ścianą, zakładając, że Ruda znowu łajdacie się z bezdomnym, ilu kolesi ona tam przyjmuje oprócz mnie? Ale nagle wszyscy dostają foto od Denego, na którym widać wyraźnie, że zabawa zaszła trochę za daleko. Popuszczasz pieroga nawet seryjnym mordercom? Nie wierzę, że bierzemy ślub. Po czym jej zwłoki wychodzą z drzwiami, a Jurek Killer nacina Mindy i przedłuża pępek jej ukochanej pod same doniczki, ale Samara nokautuje go stojakiem na noże. Nie lepiej było użyć samych noży? Są trochę ostrzejsze. I zamykają się w pokoju, gdy Tara i Chad, będąc już na dole, nagle przypominają sobie, że ich zostawili, tak samo jak klucze do drzwi. Po czym laski barykadują się przed wierzgającym wikarym, a Danny wyciąga z kieszeni drabinę. Znam ten trik. Dzięki której Samantha i Mindy dostają się na drugą stronę, ale gdy przychodzi kolej Aniki, Jurek dostaje się do środka i robi jej sesję rodeo, która wygląda strasznie komicznie. I spierdala się na cymbał, ginąc w pozycji rozdeptanego lotosu, a nad ranem wszyscy są jacyś smutni. Co się stało? Gdy pojawia się nieobecny wczoraj Ethan, na którego wściekły Chad od razu się rzuca, ale prawiczek ma wymówkę, że był na jakimś ikonie. Nie było cię, bo ujeżdżałeś elektryczne konie? Nie rób z nas debili. Po czym z miejsca zbrodni wyłazi niepocieszony detektyw Bailey, płacząc, że wcześniej stracił syna, a teraz córkę, ale obiecuje sam, że załatwią mordercę. Jeśli nie przeszkadza ci samobójstwo. Gdy pojawia się Gail, której nadal nie lubią, bo jest suką, ale twierdzi, że znalazła miejsce, z którego pochodzą maski, już się kochają. Po czym dołącza Britney, której Monika ciśnie, że zatrudnili dziecko w FBI. Jest ładna, jakich kwalifikacji jeszcze potrzebujesz? I zabiera ich do opuszczonego kina, które wynajmowali Greg i Jason, tworząc tam świątynię ze wszystkich dowodów w morderstwach i rekwizytów serii Stab. Jeszcze chwilę i wyburzą czwartą ścianę w moim domu. Gdzie sam podchodzi do sutanny swojego starego, który pojawia się w odbiciu jako odmłodzone piksele, namawiając ją do odwalenia kolejnej masakry i już wyciąga do niego rękę, ale nakrywa ją Środa. Nie wystarczy ci nakrywanie jej na robieniu po czym wszyscy zamulają pałę, opowiadając o swojej mrocznej przeszłości i gdybając, co by było, gdyby było. Nie macie na ogonie seryjnego mordercy? Ruchy! Aż Siwy wpada na pomysł, jak złapać wikarego, ale przed akcją Korba stwierdza, że to sprawa policji, więc Gail jako prasa nie może być obecna. Nie to co grupa Majtków. Po czym puszczają Sam i Tarę po parku jako przynętę, bo Ghostface zawsze dzwoni będąc w pobliżu, co działa idealnie i bez problemu go namierzają, ale okazuje się, że jest daleko stąd w mieszkaniu Gail. Skoro nie było go w pobliżu, to dlaczego zadzwonił akurat teraz? A, film. Więc laski kradną pałowóz Wayne'a i jadą do Moniki, do której dzwoni już ducho Ray i rozmawiają po raz pierwszy w całej serii. Głównie dlatego, że w tej części nie pojawiła się Neve Campbell, bo chciała za dużo kasy, ale zawsze. I gdy Monika mu się odgraża, że zobaczy, Ghostface ściąga w tle Chandlera i zaczyna się z nią bawić w berka, aż Gail zamyka się w pokoju, wyciągając guna i dziurawiąc drzwi, ale bydlak nadal jest na łączach. Jest uparty jak naganiać od fotowoltaiki. Więc niuńka wychodzi na zewnątrz i dziurawi kolejne drzwi, z których wybiega wikary, dźgając ją tu i tam. A po kolejnej zabawie w bieganie, oboje lądują na dywanie. Znając Monikę, to w pierwszej kolejności posprząta, ale gdy Gail zabiera mu nóż i już bierze zamach, bydlak nagle przybija ją kawałkiem szkła i dosiada jak szkapę. Gdy wlatują dziewczęta i łapią za kopyto, ale Neo jest szybszy niż kule. Keanu Reeves jest mordercą? Co za twist! Po czym ledwo żywa Bingerówna odjeżdża na wakajki do szpitala, a chwilę później przybiega z ziaja
Edeny, gdy sam miałczy, że może powinna dać się zabić, żeby ochronić swoich przyjaciół. A może załóż im kamizelki odblaskowe, pomoże tak samo. Ale odpowiadają, że to właśnie dzięki niej przeżyli masakrę w poprzedniej części i łączą się w potężnego Megazorda. Zordon byłby dumny, gdyby nie zażarł się na śmierć. Po czym Środa twierdzi, że ma pomysł na kolejną scenę i proszą agenta Smitha o pomoc w dojechaniu zabijacza, więc umawia ich z Korbą przed opuszczonym kinem i obiecuje, że też się pojawi. Praktycznie zrobił wszystko za nich. Więc ładują się do nowojorskiego metra, które słynie z bezpieczeństwa, ale przez tłumy na peronie ekipa się rozdziela i Mindy jedzie z Ethanem, którego od samego początku podejrzewa. To, że nie zamoczył kija, nie oznacza od razu, że macza kosę. A że jest Halloween, obciągi są pełne ghostface'ów i przez zasrane pół godziny co chwilę wydaje im się, że jakiś duchoryj idzie ich zasztyletować, ale każdy okazuje się zwykłym Mirkiem. Niech ktoś kogoś zabije, bo ja to zrobię. Jednak w końcu po 200 fejkach prawdziwy duchface przebija Mindy, a Ethan wyciąga ją na zewnątrz i woła pomoc, gdy ona narzeka, że znowu się pomyliła co do tożsamości mordercy. Nie bądź taka niepewna. A tymczasem Blondie czeka na resztę przed opuszczonym kinem, chociaż sądząc po ubiorze obstawiałbym raczej randkę, ale zanim wchodzą do środka, sam wygania paszteta, bo znają się tylko na głębokość penisa, po czym Korba wyjaśnia, że są tu tylko dwa wyjścia i jeden pitolet, który ma ona, bo jako jedyna ma odznakę. Ale wiesz, że odznaka wesołego przedszkolaka się nie liczy? Po czym sam dzwoni do Pindy, słysząc tylko sekretarkę, a później swojego starego zza światu w CGI, który nakłania ją, żeby oczyściła to miejsce sama, więc po chwili zastanowienia łapie za miotłę, zwaną też sztyletem, i nagle uświadamia sobie, że jest sama, gdy dzwoni siwucha, informując, że blondyna przez niestabilność umysłową została wyrzucona z FBI 2 miesiące temu, a nie ma po prostu wakacji? A tymczasem przy kasie Chad brutalnie atakuje Tarę w migdałki, więc od razu pojawia się strażnik dziewictwa, który wrzenia jej kosę w plecy i po kolejnym maratonie berka przez całe kino... Mięśniu go nokautuje i już bierze zamach na jego życie, ale tradycyjnie zostaje wcześniej dźgnięty przez Ghost Ria numer 2, który razem z kolegą nacina go na grilla, a później osaczają dziewczyny. Jeśli myślicie o pokazaniu bimbałów, to jest ten moment. Po czym zjawia się zakrwawiona Blondie, przekonując, że jeden z nich zgasił jej światło, gdy nagle dołącza Bailey, twierdząc, że zabiła jego córkę. Dlaczego ona ma na przedramieniu 5 stalowych penisów? Na co Korba przekonuje, że siwy kłamie i prawdopodobnie on jest mordercą, co natychmiast potwierdza, zabijając ją i stając razem z Ghost Ryami. To ten moment, w którym się okazuje. Którymi okazują się prawiczek Ethan i dupodajna Queen, tak naprawdę oboje będący jego dziećmi, z którymi zaplanował zemstę na Sam za zabicie jego drugiego syna, Richiego. Dlatego wymordowaliście pół Nowego Jorku? Brzmi proporcjonalnie. A gdy Morena tłumaczy, że to nie ona jest odpowiedzialna za masakrę w Woodsboro, okazuje się, że wiedzą. I tak naprawdę to Queen rozsiała te ploty, żeby najpierw zniszczyć jej wizerunek. Dobra, chodzi o Richiego czy o to, że jesteś ruda? A Wayne wyjaśnia, że pomógł Richiemu zbudować całą tę kolekcję, mając dostęp do dowodów. A teraz sam musi tu zginąć wśród tego, co jego synek kochał najbardziej. Więc każe jej założyć ostatnią maskę. Myślicie, że transformuje się w swojego starego? Ale zamiast tego Samara ciśnie z Richiego, że był i większość morderstw musiała wykonać jego dziewczyna, a w ogóle to miał miękkiego siusiaka, gdy go mordowała. A gdy wściekła ruda się na nią rzuca, wali ją cegło w ryj i nagle Korba z martwych wstaje, zabijając Bruce'a Wayne'a, ale otrzymuje kolejną kosę od Damiana, którego sam też ceguje i pożycza nóż z brzucha Blondie. Ale oddasz? Sztyletując Ethana, jakby występowała w telezakupach, po czym obie z tartakiem wspinają się do wyjścia, ale Środa obrywa w naskórek i ledwo wisi, unikając ostrza Stefana, gdy na górze pojawia się Queen ze swoim radomskim uśmiechem. Więc Samantha wręcza małej nóż i upuszcza ją prosto na kosę Ethana, któremu Sobota odwdzięcza się kosą prosto do mordy i zamknięciem jej na klucz, stwierdzając, że teraz umrze jako dziewica. Mówiłem? A sam po obliczeniu dla Rudej, ilu żywych braci jeszcze jej zostało, strzela jej prosto w łeb, ale nagle Wayne ożywa i kończą się jej rodzynki. Czy ktoś tu nie ma supermocy Jezusa? Więc lecą na czołowe, spadając na dupy, po czym Wayne budzi się solo, odbierając od niej telefon z głosem Ghostface,
Alexa, który pyta go, jaki jest jego ulubiony horror. Here we go again, kurwa. A chwilę później, przywdziewając kombinezon swojego papy, Samantha sztyletuje go, jakby chciała zaimponować szefowi kuchni. Aż znowu nakrywa ją Tara i już ma go oszczędzić, ale jednak wbija mu kosę prosto w okno. Teraz będzie martwy i niewidomy. Po czym Środa przekonuje siostrę, że chce jej opieki i pójdzie na terapię, gdy nagle Ethan ożywa i leci w ich kierunku. Ale Korba też ożywa i zabija go telewizorem, od którego zginął Ghostface w pierwszej części. Tylko że wtedy telewizor był podłączony do prądu, drobna różnica. A później zjawia się tamten pasztet z policją, twierdząc, że z Mindy i Gail jest spoko, będą w sequelach, a gdy Tartak beczy po czadzie, on też nagle z martwych wstaje i lecą w ślimaka. Marvel. Po czym przylatuje też szurnięta Pindi, żałując, że znowu przegapiła monolog mordercy, a sam przez chwilę gapi się na maskę ojca, ale w końcu ją porzuca i odchodzą. A w scenie po napisach Mundrala stwierdza, że nie każdy film potrzebuje sceny po napisach. Ale każdy potrzebuje przemądrzałej brochy. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10, a szyderczy tytuł to... Berek 6, The Movie. Przed wami szyderczy skrót filmu o nawiedzonej pizzerii, w której nowo zatrudniony cieć musi dopilnować, żeby roboty miały kogo mordować. A teraz pokażę wam Freda. No, God, please, no! Gdzieś u wrednego mechanika spanikowany cieciochron ucieka wentylacją, jak zawsze stworzoną głównie do ewakuacji ludzi w horrorach, firma, która je montuje, musi zarabiać miliony. A gdy typ zauważa imprezę robotów, ucieka przerażony, skowycząc, jakby usiadł jajami na bałwanie. Ale i tak trafia na fotel dentysty o fatalnych opiniach i gdy w jego kierunku zmierza pilarka twarzowa, próbuje poluzować dyby, ale w końcu ginie. O nie, miałem go w dupie. Po czym Mike wstaje z wyra i lezie w podziurawionych skarpitach wyciągnąć swoją siostrę z szałasu, ale Abby rzuca w niego pluszakami. Swędzą cię te mleczaki? A później, zamawiając loda u koleżanki, Michał widzi typa szarpiącego się z dzieckiem, więc rusza w pościg i rzuca się na niego, obijając mu mordę na lewą stronę. Nie powinien go od razu zabić? A gdy okazuje się, że jednak popełnił błąd w obliczeniach, bo to był stary małolata, a wiadomo, że ojciec ma święte prawo, żeby dzieciaka napił. Miki trafia do pośredniaka, gdzie przyjmuje go nikt inny jak Stu z Krzyku, ale tym razem ma okulary i brodę, żeby nie było wątpliwości, że gra na poważnie, wymieniając obijaczowi cudzych ojców listę robót, z których wywalili go na zbity ryj za niesubordynację, agresję i masturbację. Ej, to moje motto życiowe. A gdy kojarzy jego nazwisko, proponuje mu fuchę ciecia, gdzie zarobi całe gówno w beznadziejnych godzinach, ale odmawia, bo nie może pracować nocami. Masturbacja. Więc Stu daje mu wizytówkę na wypadek, gdyby sytuacja w filmie uległa zmianie i zmusiła go do desperackiego podjęcia jakiejkolwiek pracy, ale to wydarzy się tylko na 100%, więc... A wieczorem Mike standardowo odpala VHS-a z dźwiękami przyrody i zasypia, wracając do wspomnienia z dzieciństwa, gdy na wyjeździe na grzyby jego brat został porwany. Nie wyglądał na szczególnie zmartwionego, może od dawna planował was zostawić lamusy. A później u szkolnej pedagog ciotka Majka wyzywa mu od detergentów i środków do prania, nalegając, że Abby jest psychicznie chora, bo całymi dniami rysuje. Gdyby to były same znaki zapytania, Batman mógłby się martwić, ale tak, jesteś kretynką. Po czym jej adwokat ukośnik labrador w ludzkim ciele wręcza mu dokument o zrzeknięciu się praw do Bachora na rzecz wrednej torby, bo inaczej wjadą na drogę sądową. Mam nadzieję, że film o morderczych robotach skręci w tym kierunku. A gdy Maciek przytakuje, że tępa prycza ma trochę racji i nie nadaje się do wychowywania siostry, pedagog przekonuje go, że właśnie jest zajebisty, ale żeby dobrze wypaść w sądzie, musi znaleźć pracę. Tylko gdzie? Więc pod wpływem zmiany w filmie i desperackiego poszukiwania pracy, dzwoni jednak do Stu i przyjmuje robotę w miejscu, gdzie ma się dziać główna akcja filmu. Tego nawet górale nie przewidzieli. Jadąc od razu na miejsce, gdy pośredniak opowiada mu, że obiekt jest od lat zamknięty, ale właściciel jest nostalgiczny, a jego zadaniem jest tylko siedzieć przed monitorami i patrzeć, że też zapomniał napomknąć o morderczych animatronicznych pluszakach. Więc siedzi i się patrzy, odpalając kasetę treningową, gdzie Cizia wyjaśnia mu, że jego zadaniem jest chronić animatroniki oraz zastrzeżoną technologię, która napędza ich do życia. Czyli co, ma jeszcze składać pozwy patentowe?
patentowe, po czym spaceruje po obiekcie, odkrywając je nieruchomo stojące za firanką. Zesrałem się 3 razy. A później, jak na pracownika roku przystało, zasypia, znowu wracając do porwania brata, ale tym razem pojawiają się jakieś niewygadane gnojki, które nagle uciekają. Więc Mike za jednym pędzi, potyka się, lądując ryjem z powrotem w reżyserce. Witaj w prawdziwym świecie, Neo. Po czym wraca do domu, gdzie jego siostrą zajmuje się opiekunka Max, której obiecuje, że kiedyś w końcu zapłaci, ale ta odpowiada, że chuj z pieniędzmi, aby robota była. No pewnie, nażresz się betonu i też będzie dobrze. A sekundę później spotyka się z jego wredną ciotką, która bezszczelnie zlewa kelnera granego przez youtubera, którego prawie kojarzę, bo ma tylko 12 milionów subów, więc... słabo. I okazuje się, że wredna raszpla wynajęła Max do znalezienia w domu Mike'a dowodów na jakieś przestępstwo, żeby odebrać mu prawa do opieki, ale tajna agentka odkryła tylko, że dużo śpi. Poczekajcie, aż odkryje, że lubi oddychać. Więcej brat wymyśla, że nasrają mu do roboty, włamując się do pizzerii i wszystko niszcząc, a wtedy straci pracę i blond szuja stanie się nową właścicielką Abby i wykorzysta jej skórę na futra. A nie, to 101 dalmatyńczyków. Po czym na kolejnej ciecioladzie Mike znowu idzie spać, tym razem spokojnie mówiąc do dzieciaków i drąc nagle ryja, kto zabrał jego brata. Jak będziesz taki niegrzeczny, to zaraz ciebie zabierze zły pan. A gdy dogania jednego ze smarków, ten harata go ręcznym hakiem i zamienia się w emo, a po przebudzeniu się Mike otwiera drzwi policjance, która zauważa, że krwawi i go opatruje. Jeśli policja zjawia się tam, gdzie trzeba bez wezwania, to nie jest dobry znak. Po czym odpala zespół animatronika, który daje ostro czadu z playbacku i niuńka z miejsca robi się mokra, twierdząc, że to najlepsza rzecz, jaka istnieje. Nie sądziłem, że można być tak atrakcyjnym lamusem. A gdy elektrykę wuj strzela i pokraki się chowają, blondas wyjaśnia, że ginęły tu bachory i dlatego Buda została zamknięta. Uff, już się bałem, że przez coś niepokojącego. Po czym wręcza mu oficjalną odznakę ciecia i radzi, żeby wykonywał tylko swoją pracę, a nic mu nie będzie, ale gdy Maciek się zbiera, do obiektu wdziera się ekipa łobuzów i wszystko niszczy. Co za strata, na co będą teraz szczury srały? Ale jednemu Chica posyła na ryj babeczkę, drugi chowa się w schowku Harry'ego Pottera i brudzi sobie łapę dżemem, a brat Max zostaje przełknięty przez liska chytruska, oby nie złapał wścieklizny umierając. A gdy zniecierpliwiona Maximiliana też włazi do środka, leci za gnojkiem i zgodnie z jego instrukcjami zbliża swój tępy face do samych zębów Freda. I nie zgadniecie, co się dzieje! O, jednak zgadliście. A później Blondie odwiedza Mike'a, ostrzegając, że znalazła jego pigułki nasenne na miejscu włamania i może zostać obciągnięty do odpowiedzialności za współudział. Jeśli obciągnięcie wchodzi w grę, to jaja się skończyły. Więc proponuje jej spacer nad polski rów, gdzie wyjaśnia, że jego brat został porwany i wierząc w teorię, że ludzki umysł zapamiętuje każdy detal, wraca ciągle do tego samego wspomnienia, szukając informacji, które pomogą mu znaleźć sprawcę. Tak jak w kodzie nieśmiertelności, tylko do dupy. Po czym wjeżdża jej na litość, zdradzając, że jego fikcyjni rodzice już nie żyją i blondas mu odpuszcza, ale zabrania spania w robocie i wyrzuca fiolkę z proszkami do wody. To będzie mandat za zaśmiecanie i niezłamanie się do fleta prowadzącego. A że później Max nie odbiera, bo chwilowo nie żyje, Mike zabiera Abby ze sobą i gdy on zażywa kolejnej sesji spanej, ona poznaje nowych kolegów, po czym śpioszek słyszy jej krzyki, ale okazuje się, że bydlaki tylko ją łaskotały. To całe szczęście, bo już myślałem, że ją... Więc przedstawia ich swojemu bratu, który jest przekonany, że to jakieś jaja i ktoś nimi steruje, ale okazuje się, że raczej nie bardzo, więc grzecznie się żegnają i wracają do domu. Poznawanie nowych ludzi bywa niezręczne, co? Gdzie Maciek pyta Abby, dlaczego narysowała porwanie ich brata, przy którym jej nie było, i mała twierdzi, że powiedział jej o tym mały blondas, którego ma przypytać o szczegóły, bo na razie dzieciaki gadają tylko o żółtym kuliku. Ten film ma dużo sensu. A gdy wracają do Cieciolandii, na miejscu jest już Vanessa, która na luzie przyznaje, że tak, to duchy zmarłych dzieci kontrolują wielkie roboty. A, no przecież. Ale gdy Mike zdradza blondynie, że Abby ma wyciągnąć od bachorów, co stało się z jego bratem, ta agresywna nie upiera się, żeby to sobie odpuścił. Nie jesteś jego prawdziwą matką. Po czym Abby zachciewa se szarpnąć za druta i klepie ją 220, więc oczywiście nic jej nie jest, ale Vanessa, nadal nie chcąc wyjawić, skąd tyle wie o tym miejscu, grozi Mike'owi, że jeśli zabierze tu jeszcze raz Abby, to ją zastrzeli. Czy tam jego?
ktoś na pewno zginie. A później Mike, będąc w rozkroku, dzwoni do wrednej ciotki, prosząc o cieciowanie przy siostrze, która, widząc rano Lafiryndę, krzyczy do Mike'a, że go nienawidzi i usuwa go ze wszystkich rysunków, bo wtedy jeszcze nie było Facebooka, więc... Po czym Maciek znowu zasypia w robocie, wracając do wspomnienia, ale tym razem jego brat jest cały i nieporwany, a Blondas oferuje mu wracanie do takiej wersji co wieczór, ale w zamian za Abby. Chcesz mieć brata, to dawaj siostrę, kurwa. Na co kretyn się zgadza, ale po chwili anuluje, więc dzieciaki zaczynają go haratać i budzi się na wizycie u dentysty, a że typ na początku poluzował śrubę, udaje mu się wydostać. Solidarność cieciów jednak istnieje. Ale chwilę później i tak łapie go Lisek Chytrusek, więc w kolejnej scenie jest już oczywiście w policyjnym magazynie, gdzie opatruje go Vanessa. Jak się tam znalazł? Zamknijcie mordę albo dzwonię na psy. A w międzyczasie Freddy przychodzi po Abby, która wierzy Blondasowi, że wredna ciotka poszła spać, i ładują się do taksówki, której kierowca jest lekko poirytowany, kogo musi wieść. Jak nie zażygańcy, to animatroniczne potwory. Typowa sobota. I gdy Abby dociera do miejscówki Freda, blondyna wyznaje, że dzieci, które ginęły w latach 80. porywał bardzo zły człowiek, który ukrywał je w pizzerii, a tym człowiekiem był jej ojciec. Po naszym kolejnym seksie czeka nas poważna rozmowa, który w tajemniczy sposób kontroluje dzieci znajdujące się fizycznie w robotach i każe im robić złe rzeczy, po czym daje Maćkowi zestaw pogrzebaczy, ale sama nie chce jechać, bo jeśli zjawi się jej ojciec, to i tak będzie bezużyteczna. Taka zmyłka, żeby jej pojawienie się było zaskoczeniem. Nie będzie. Więc Mike bierze pałowóz i dostaje się do środka zgodnie z jej instrukcjami, czyli sraczem, zalewając grajków i rażąc ich prądem. A gdy Chica już ma zabić Abby, razi go prądem, a gdy atakuje go babeczka, razi ją prądem. Ciekawe, jak podpala gaz w kuchence. A gdy później zjawia się żółty kulik, jego dla odmiany razi prądem, ale to nie działa, bo jest bossem. A w międzyczasie Abby chowa się w obsikanych kulkach przed Liskiem, który już ją wyciąga, ale okazuje się, że to Vanessa! Jak to? Przecież miało jej nie być. Po czym Kulik cieszy się, że najpierw zabił brata Mike'a, a teraz zabije brata jego brata, więc wskrzesza małolatów i wyciera czysty nóż. Bo tak Stu robił w Krzyku, pamiętacie? Tam, gdzie miało to sens. A gdy na drodze staje mu córka, oczywiście zdejmuje łeb i okazuje się, że to typ z pośredniaka, który objeżdża Blondie, że miała pilnować Mike'a, żeby za bardzo nie węszył, i przebija ją nożem, a mogła spokojnie obierać ziemniaki w kuchni. A Pete nagle olśniewa i każe Abby narysować, co Kulik zrobił dzieciom w robotach, i dzięki jednemu gównianemu rysunkowi decydują się go zabić, więc babeczka atakuje go w bebzon i zaciski w jego kostiumie powodują mega sraczkę. Fajnie, że pomyślał o wszystkim oprócz śmiertelnej pułapce, którą sam na siebie założył. Ale twierdzi, że i tak wróci na sequel, gdy dzieciaki zaciągają go na zaplecze, a tamci uciekają, po czym oczywiście Abby staje się super towarzyska i układa klocki w dwuznacznych kształtach. Okej. A później odwiedzają w szpitalu Blondie, która nadal żyje, i przy kolacji mała pyta, czy jeszcze odwiedzą jej robo przyjaciół, bo są tacy samotni, na co Mike odpowiada, że wszystko może się wydarzyć w sequelu. Skomentuję jako śmierć ich ciotki, czy... Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie. Łajdusie.